Dobrze, ja myślę, że możemy już zacząć w takim razie yy, i przywitać się tutaj z kochanymi widzami. Więc dzień dobry, to jest kolejny szefkaz. Dobrze, że one już nie są numerowane, więc nie muszę tego pamiętać. Dzisiaj jest ze mną Piotr Maciejczak. Siemanko. Jest z nami. Draku Dras. Dedras. Jezu! się siemano! Ale wyciągnęłem nickname oraz owi. Siemaneczko. Yy, I. Dzisiaj porozmawiam sobie o Affliction, ale przed wszystkim chciałbym, żeby Piotrek coś ogłosił ważnego dla Piotra i dla całego polskiego community. Więc Piotrze, proszę. Siemanko, chciałbym ogłosić ligę Cmentarzysko. Jest to polska liga hardcore, którą mam przyjemność organizować razem z Endorfi. I ona będzie o tyle wyjątkowa, że ona będzie rozpoczynać się 8 grudnia o 20, czyli w tym samym czasie co Liga Affliction zwykła, czyli jakby zaczynając 8 grudnia będziesz mógł wybrać, czy jakby chcesz startować na zwykłym Affliction, czy na właśnie cmentarzysku. No, zamysł cmentarzyska był taki, żebyśmy mogli rozpocząć sobie w takiej trochę środowisku, gdzie jakby każda osoba, z którą będziesz tradował, każda osoba, do której wejdziesz do hideouta, jest jakby członkiem naszej społeczności. No więc, ale jeszcze jakby coś, co może kogoś przekonać, kogoś, kto jest na przykład Chciwy, albo kompetytywny, to jest to, że będziesz mógł coś wygrać. Nie? Jakby bardzo dużo jest nagród. Jest bardzo dużo nagród. Jest, nie wiem, miliony w nagrodach. Może nie miliony, ale jest ich dosyć dużo. Yy, no, to w sumie to tyle chciałem powiedzieć. Stronka poecmentarzysko.planie cię, cię mieli przyrzepioną oczywiście w komentarzach. Gdzieś tam będzie w opisie, więc jakby ktoś chciał sobie ją znaleźć, na pewno sobie ją znajdzie. I jeszcze takie pytanie przed rozpoczęciem: jak wam się podobał Affliction? I... I jeszcze krótka informacja: oczywiście, wszyscy tutaj streamujemy na Twitchu czy to YouTube, w sensie łączone streamy. Wszystkie linki do wszystkich streamów są oczywiście również w opisie. Zapraszam do odwiedzenia, bo pewnie panowie będą streamować dużo, się domyśla na tej lidze? Pewnie tak, potrafią. No. No, no. No. no, jak tam będzie się czasowo siedzieli mniej więcej? No, wiesz co, no ja myślę, że u mnie to będzie 16 godzin dziennie od początku. Jak prawdziwy no-life? No. Life. Mm -hmm. no. Owi. Ja też mam tydzień, tydzień urlopu, mam, więc dwa pełne weekendy dosłownie. Okej, okay, czyli tutaj też więc, będzie... No nie, no to ja będę no już strasznie. 16 godzin dziennie. Dareczku? No ja bez urlopu niestety, więc od 17 pewnie mniej więcej do nocy ile dam radę. A ja mam urlop do 27 grudnia, więc Myślałem, że ty... stycznia, kurwa. dopiero w styczniu wracam do, do, do biura, co prawda, ale no, będę też dwa tygodnie rano, wieczorem streamował. Clue tak, jest nie? takie, że 24 godziny na dobę będzie kogo oglądać Tak, dokładnie. Są, z naszej ekipy. Gdziebyście nie weszli do kogo, to na pewno będzie... No. Piotrek, my się musimy tak ja Muszę, Ja lubię wstawać z samego rańca, ty lubisz po południu, to tak wiesz... No. zamykał zamyka nasze koło. Kurwa ja będę o szóstej. Ty o szóstej kończysz i jest. Jest to pewien pomysł. A tak, generalnie mamy kilka punktów, żeby je przelecieć. Pierwsze jest to mechaniki, mechanika ligi samej Affliction. Jak Wam się w ogóle to podoba? To jest znowu powrót mechaniki ligowej na mapy? Bo jak rozumiem, map mody normalnie będą działały na mechanikę ligową. Z tego co pamiętam tak, ze streama, więc. To... No to jest taki zakamuflowany Sentinel, nie? Tak. I ja Ej, poczułem trochę szlagi. taki vibe z syntezy, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że tam się zamykała arena, a tutaj się jakby a, otwiera ja, arena. Ja też tak wiem. Tak jakoś, nie, vibe i takie z syntezy S mi przyszedł, nie? Z syntezy i delwa trochę przez to, hmm. że masz tak cały czas ciemno naokoło ciebie i te moby jednak tak są bardzo. Bardzo na tobie, nie? I bardzo ładnie to w ogóle wygląda, nie? Jak on biegnie sobie tak. przez ten las. W ogóle ten motyw lasu jest zajebiste według mnie. Ale no, mi się od razu właśnie skojarzyło z syntezą. Nie wiem, jak taki dobry vibe czuję od tego, plus to, że, właśnie, że możemy w końcu dżusować na mapach sobie mechanikę ligową. Fakt, Czy faktem, to? że to w ogóle jest takie śmieszne połączenie nowe. Było tak kiedyś? Że wchodzisz tam, czyścisz to, a potem to jeszcze wpływa na całą resztę twojej mapy. No, to jest w ogóle cudowne, nie? To jest no. jeszcze. Jeszcze ja ciekawe, czy wiesz, będą jakieś takie stracy, powiedzmy, tak jak robiłeś z altarami, nie? Że wiesz, nie wiem, robiliś mapę, która nie miała map bossa w teorii, nie wiem, jakiś jazz. Dalej. Kurde, ja mam straszną nadzieję, że tego unikną, bo mi się to bardzo nie podoba w poe. Jak mamy właśnie takie mechaniki na zasadzie tormented spiritów, teraz są strategie albo to, czy mówi Owi, o jakby robieniu bossa, a dopiero potem altary. Że takie mechaniki hmm. zmuszające do metagamingu, który niekoniecznie jest przyjemny. Oni powiedzieli? To, tak, to ja ci już to mogę skontrować od razu, bo właśnie oni mówili, że od mm -hmm. razu o tym pomyśleli, żeby nie, tak wiesz, nadużywać jakby tej mechaniki boostowania. Żeby każdy mobek, jak wchodzisz na mapę, ma już jakieś okręt procenty, procenty, no, jakie szanse ma, żeby zostać wzmocnionym. Mm -hmm. Jakoś to jest tak no tak, zrobione, ale to będzie nie? też Więc... targetowało, wiesz, unik moby. Tak, by w pierwszej kolejności powiedzieli, że po Rarity Mobu jedzie, nie? Więc, by mm -hmm. nie będziesz chciał, na przykład, zabić bossa, zanim stamtąd nie wyjdziesz. A, no Więc to tak. tak no. czy siak? Będzie jakiś tam, wiesz, taki. Jeżeli to nie będzie, na przykład, zawsze na początku samym, bo mogliby to sporsować trochę jak, na przykład, Delirium i no. Czyli dać zawsze na początku mapy i wtedy by było spoko, moim zdaniem. Bo jakby mm -hmm. takie było szukanie, i byś hmm. na przykład, nie wiem, o nie chcę sobie teraz y, zabijać tych mobków, bo najpierw chcę wejść do tej ligowej mechaniki, to wydaje mi się, że to byłby duży waste. Ale w sumie e, widz pisze, że powiedzieli, że tak będzie, że na początku. Ja tego no, nie by pamiętam, super. ale może faktycznie ja to wiem. powiedzieli. Ale dla mnie to jest trochę w sumie takie, żebyś mógł wejść na mapę, walnąć tylko to i wyjść z mapy w sumie, nie? No tak, ja no. też. że to wiesz, mapę. możesz trzema wispami... Bo to chodzi, żeby wszystkie trzy wispy na przykład zadziałały na bossa, etc. Nie? Na ja w ogóle. Exiler. Ja w ogóle myślę w innym jakby skali. Nie myślę w skali, w skali mapy, tylko samego affliksion. że na przykład wchodzisz okay. i szukasz tylko odpowiednich na na tradezie, odpowiednich relików na przykład, nie? Okay. Że tylko chcesz wchodzić do tego i to może doprowadzić do takiej sytuacji, że mapy będą droższe, bo ludzie będą skupiali dużo map low tierowych, w sensie te 14 plus. Chodzili, robili tylko to i wychodzili od razu. Mm -hmm. No Więc... i mówili na pewno, że ten, że Paxa jest działa na wispy i potem no im więcej tych wisp, tego dziadostwa resource'u tam zbierzesz, no to więcej mhm. tego dziadostwa też zarazisz, nie? Tak Pax jest działa też... tam bardziej na mopki, ale mopki po prostu dropią ci wispy, nie? Też przy no to tak. tak. Pytanie jest takie też, czy jak na przykład otworzysz sobie ekspedycję, tak no. to teoretycznie, wyczyścisz całą mapę, na koniec otwierasz tylko i ekspedycję, schodzisz na dół, i wszystkie mopki z ekspedycji zarażasz sobie na przykład tymi ispami i podbijesz sobie kwanta, które no, dropią ci w sumie. Ale to nie jest Chociaż tak, nie. że ten drop mopków z ekspedycji jest. Nie jest, jest, właśnie tak zacząłem się zastanawiać. Ja zawsze miałem takie. Możecie mi powiedzieć, czy się mylę, czy wiadomo coś na ten temat, ale zawsze miałem takie wrażenie, że jak masz na przykład mopki z ekspedycji, to one mają wbudowane jakby dwa różne luty. W sensie lut, który jest przypisany do nich, jakiś taki związany z mechaniką ligową. I lud, który jest związany z mapą, i to się jest jakieś osobne. Mi się wydaje, że bardziej, mi bardziej chodziło o odropienie potem logbooków, żeby było większe, mm -hmm. ale w sumie to, to, to nie powinno mieć wpływu, bo to jest zależne po prostu od kwanta, tego co mm -hmm. kojarzę, jak, jak mapy. Dobra. Tak, o to mi w sumie chodziło. Tak, tak, tak. Bo ja jeszcze Dobry. jedną rzecz chciałem powiedzieć a propos tego, bo powiem wam, że jak zobaczyłem początek tego trailera, to ja w ogóle miałem przez chwilę wrażenie, mimo że wiedziałem, że oglądam trailer z POE1, ale miałem takie poczucie, jakbym oglądał normalnie coś z POE2 już powoli. Nie wiem, czy też mieliście takie odczucie? Wiem, że na pewno są jakieś... Kojarzycie tego nie? takiego dzwonnika, co oni pokazali tak, tak, z POE2? Tak. To, no, tak, no. Dziś on jest użyty. Tak, jak tak on pamiętam. na początku trailera tam był no. właśnie coś pokazany i miałem takie kurde, no jak to w ogóle dobrze wygląda, nie? że wszystko, to i podłogę, to otoczenie, nawet jakoś ta postać wyglądała lepiej, nie wiem, czy to jakieś filtry, kamera, czy o co chodzi, ale... Ale no to jest plus, nie, że mogę tak sobie wykorzystać gotowe jakieś asety i te wszystkie rzeczy z PoE2 od razu tutaj. Filtry z Instagrama powgrywane. <laughs> no, fajnie, 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 że mechanika ligowa wraca na na mapy i na pewno wielu ludzi się z tego powodu ucieszy, mi się wydaje. A Myślisz, prostu, że może ludzi dłużo. będzie skipować tylko przez to, jak bardzo będzie wydłużało to na przykład mapowanie? Nie, bo Trochę ty chcesz wydłużyć mapowanie w którymś momencie. Potem jak, jak ładujesz w mapę bardzo dużo kurencji, to chcesz jak najwięcej mobów. Nie, no to A tak, to tak. są dodatkowe moby, nie? Na early na pewno ludzie będą wchodzili i przebiegali to jak najszybciej, mi się wydaje. Ale potem to rzeczywiście może być stratka, że po prostu dajcie dodatkowe moby i masz tych mobów więcej. Oni też tak mówili, że ta mechanika ona nie będzie Ci jakoś bardzo wydłużała czasu trwania, że tak średnio, no to ludzie tam będą spędzać pewnie takiego minutę biegania powiedzmy, czy coś takiego. Nie? A szybsze można to przeraszować zupełnie po prostu przebiec i wtedy przejdzie w 30 sekund na przykład. To jest, Więc... oni też powiedzieli w ogóle, że jakby zdobywanie tych nowych ascendancji będzie związane z mechaniką ligową, oczywiście, ale ciekawe, jak to będzie wyglądało. Jak dobrze kojarzę, to pierwszą mamy dostać już. Drugiego aktu, tak? Wystarczy okay. obejrzeć film Dedrasa na kanale Dedras i tam wszystko mówię, jest powiedziane. To mogę powiedzieć, że wiesz, no, ja to widzowie, i wszyscy tutaj, no, wie że pierwsze dwa punkty możemy właśnie w drugim akcie mniej więcej zdobyć, jak spotkamy po prostu jednego z tych NPC. Mhm. I żeby spotkać łatwiej tych NPC, to wystarczy podążać za odpowiednimi kolorami tych wispów, które się pojawiają. Na przykład ta Warden of the Media, no to ma tam żółte wispy, nie? I po mm -hmm. prostu podam, że sobie zarzuł tymi whistlowami. Spotykasz NPC, gadasz i wtedy dostajesz dwa punkty. Kolejne punkty masz chyba w okolicy piątego aktu, z tego co mówili. No i tam będziesz miał po prostu jakiegoś questa na zabicie jakichś tam przeciwników. No potem będzie jakiś kolejny quest, tylko nie powiedzieli dokładnie w którym momencie, ale pewnie gdzieś pod koniec kampanii, pod koniec dziesiątego aktu, czy coś w tym deseń. No i ostatni quest będziesz miał na T14, zdaje się dopiero. Czyli będziesz musiał pokonać tego króla. I to okay. ponoć będzie dosyć trudne, żeby to zrobić, ale no, to jest taki poziom lecji z tego, co mówili. To powiem ci, że ten Warden of the Magi to będzie prawdopodobnie, podejrzewam, wybór masy graczy i pewnie coś, co bym polecał prawie każdemu takiemu bardziej nieczującemu się komfortowo z grą, Jezu, graczowi to też, nie? To masz tak łatwy dostęp do plus 50 all resów i to dla movement speeda. Tak. To jest najlepszy no. ascendencji na leveling, ewidentnie. Mm -hmm. Te dwa punkty dają ci wykapowane prawie resy na tym przez pierwsze pięć aktów. I dają no. ci 30 ms czyli więcej niż możesz mieć na butach normalnie. Więc bo jeśli dole... to trafisz, no to jest totalny pokręt. bo i tak nie no. wykorzystujesz tych, tych soketów i To właśnie może wspomnijmy w ogóle, jak to działa, nie? To będzie punkt, który jak rozdasz, to każdy... Boże, na przykład jak będziesz miał hełm, który będzie miał puste sokety, niewykorzystane przez ciebie, to dostajesz plus 50 all res, all mhm. elemental res. Na przykład będziesz miał buty bez soketów, to plus 30 movement speed. No to są wartości naprawdę ogromne na early game. Więc jakby samym pustym hełmem jesteś w stanie sobie praktycznie skapować rezisty na pierwszy akt, co jest chore. No to tak, jeszcze klata ma klata ma jeszcze podwójną defensywę, która w sumie nie jest aż tak dobra. I rękawiczki mają maksimum life 25%, co też wydaje się naprawdę dobre. Nawet mimo A, tego, że mamy mało życia, to i tak to jest więcej życia tak, ogólnie. No. Więc na HC to, to w ogóle taką, dla nas. Czuć było taką różnicę, nawet jak była ta masterka przez 15% i zakładałeś na jakąś tabulę czy coś takiego, to w chuj to było czuć. I w ogóle dobre, sprawne przejście do podpunktu. No i tak, ta ładna of the na początek wydaje się strasznie dobra, wiemy też to, że nakładanie olejku, bo generalnie cała ta postać bazuje na takich olejkach, które są podkami, ale nie liczą się jako potki. Więc na przykład jeśli mamy Belta, który gdy ma ostatnią po, ostatni sokiet wolny, dostajemy efekt flaszek, to to nie jest liczone jako flaszka. I można to założyć. No. I można to założyć, wala, to używać z Beltem właśnie, to jest Belt z hejsta, prawda? I teraz pytanie, czy to oznacza, że to jest sugestia, że Bells będzie mega rzadki? Ten micro bo jeśli on będzie częsty, to przecież każdy będzie to grał. wiem chyba też macie takie wrażenie, ale tak a propos tych ascendencji, to czuję, że te dwa, właśnie ten Warden i ten drugi będzie takim właśnie early, early game mhm. a 90% buildów potem się. Tak, by przerobił do tych talizmanowych. Tak, to, to, to jest na pewno, nie? ale to. właśnie za tego przejdziemy. się. tych takich specyficznych punktów, że wiesz, tam te Blood Magic, jakieś takie pierdały. Bo Majji, jest też jedna ważna rzecz, że olej, który nakładam naszą broń za pomocą jednego ze skilli, to jest coet... uh, Coated jest, Blade. Coated Blade. Nie działa na nasze czary, więc tylko i wyłącznie na hit bronią. Więc na spele to nie zadziała. Szkoda, ale to nie działa. i to nie działa na. Nie. Już Confirmed? Bo ludzie się bardzo mocno zastanawiali, nie? Tam już I... widziałem, niektórzy planowali jakieś bar... Ignite buildy, podspele, typowo no, po tej. I tak e czy to no, Poison, bardzo łatwo byłoby wtedy zrobić jakieś buildy, nie? Bo to w wrażenie mm -hmm. Poisonuję, ale tak jest QA, którym to tłumaczą, i to nie działa na, na ten. A, Ciekawe, a propos takich jak... efektów typu all hits can ignite, all hits can poison, to to jest taka dygresja, którą chętnie wetknę tutaj, chociaż nie ma, nie jest do końca na temat, ale wiem, że później zapomnę. Czy przyglądaliście się zmianom ruflesowym? Nie. No, to... no, 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 jedną z takich, no. według mnie, ciekawych zmian ruflesowych jest, że jak macie asesyna, to jeden z jego multiplikatorów obrażeń zostaje y, przemienionych w all damage can poison. Ja mam coraz bardziej takie wrażenie, znaczy, no, myślę, że dużo osób już miało takie wrażenie, że te ascendancje pod y, Ruflesa są testami y, ascendancji pod PoE2. Y, no i to by miał sens, bo szczerze mówiąc mi się na przykład podoba taki kierunek ascendancji, gdzie one odchodzą od tych czystych multiplikatorów obrażeń na rzecz jakichś ciekawych build defining y, efektów. I tutaj to jest na przykład All Damage Poison. Na asasynie. No ale czy to wtedy ci nie, nie robi tak, że jeśli chcesz wejść poison, to musisz wybrać do ascendencji? Jak, jak to się nazywało? Jak ty to nazywałeś kiedyś? Że to eee, jest Homogenizacja. homogenizacja. Oh, właśnie. No wiesz, to daje, ale jakby gdyby to był jedyny sposób zdobycia tego, no to tak, ale albo możesz grać buildem, który jakby natywnie poisonuje, bo na przykład jest Fizz Chaos. Albo możesz grać jakiś inny efekt, który ci to daje, nie? W sensie, gdyby zrobili tak, że tylko asesynem jest sens grać poisonem, to się zgadzam, ale no, to jedno nie wskazuje na drugie. Jedno jest niejednoznaczne z drugim. No ciekawe, ja w sumie nie czytałem w ogóle tych rootlessowych zmian. Zacząłem rootless i po prostu skipnąłem. W sumie. No, w, sumie, w sumie tak a propos tego co mówisz Piotrek, no to też y, można zauważyć, że te nowe ascendencji właśnie ligowe, one mm -hmm. już w ogóle trochę przypominają takie ascendencji z PoE2, nie? bo tam no. te ascendencje z PoE2 one będą się pewnie też często opierały na jakichś dodatkowych skillach na przykład zdefiniowanych tylko dla danej klasy, dla jakichś konkretnych mechanik, nie, tak jak na przykład Druid ma Berforma. Więc tutaj no też mamy te Think Chery, całe, na przykład w Medjaju, no i nikt inny z tego nie może korzystać. Więc no, ciekawe, bo wiem, że zobaczymy jeszcze te ascendencje, jeśli ta mechanika nie wejdzie do Kora, Wygląda na to, że chyba nie wejdzie, bo brzmi okrutnie, potężnie, no ale może zobaczymy jeszcze w PoE 2 te ascendencje się tak zastanawiam, Jakiś czy ten Medjai dla Hacekowców nie jest jakimś takim w sumie top tierowym ascendencji, w sumie z tym barkskinem i, i z tą defensywą jeszcze dodatkową. A Mamy a już ten punkt z dogshit. Ten ba barkskin jest dogshitem, według ciebie? To? Nie, no barkskin jest spoko, ale to za tym, co tam masz ten immunity na Aliments, to nigdy nie chcesz na czymś a takim wait. polegać. No, że masz który nie jest jakby stały, tak? o to ci chodzi? No, no. Znikać i. Ci... No, no, Jasne, okej. Okay. Ale sam barkski wydaje się. Dobra, nie no. jest spoko, jak najbardziej. Ja no pierdolę. i te, te garnki też mogą być. Przepraszam. Świetne, nie? E... Na stronie eventu pociągnęli żart z kasztanową ze cmentarzyska i dodali kasztany. W sensie Ewa dostała dała kasztany na stronie cmentarzyska. <laughs> nice. Więc Magi, no to będzie na pewno top tier, jeśli chodzi o ten early leveling, early mapping, darmowe resisty, darmowy movement speed. To brzmi zbyt dobrze. Jeżeli dostaniemy w drugim akcie, to jest w ogóle totalny sztos i myślę, że to będzie najbardziej grana na early. Jeżeli oczywiście dostaniemy, bo drugi ascendencji skupia się bardzo na samonerach, w sumie i na Blood Magiku i trochę mnie to dziwi, szczerze mówiąc, ten Warlock of the Mist. Bo... Tam to chuj wie co na, przykład na co będzie tak jednego punktu w ogóle nie wiemy co będzie robił, Tak, dokładnie. ten który w ogóle, że pochłaniasz te ciała, na przykład typy mobów, żeby sobie pochłaniasz, to jest w ogóle mm -hmm. ciekawe, ta mechanika, mm -hmm. że pochłaniasz ten typ moba i zadajesz więcej damage'u. Ale to jest coś co w ogóle jest wkurzające w GGG, i to też mam nadzieję, że w Poetwa 2 zmienią sposób komunikacji, że oni dodają rzeczy, i bez opisu, co ta rzecz robi. Na przykład teraz no. dodali Dark FG i na przykład mówią, no Dark FG level 20. No domyśl się, co to znaczy. Ja, ja, ja powiem wam ciekawą rzecz, bo na przykład tak odbiegnę troszeczkę od tematu, ale to chodzi o komunikację. W Tarkowie, mhm. którego namiętnie gramy od wielu lat, z Dareczkiem, jest tak, że nie ma nigdy patchnotów. Patchnoty są trzy dni po wprowadzeniu nowego patcha, który jest ogólnym restartem i nie wiesz, co się zmieniło. I twórcy nakłaniają cię, żebyś sam odkrywał grę i poznawał zmianę. To jest przecudowny feeling. No, tylko nie wyobrażam sobie tego w poe, nie? No, nie, to, nie to jest w poe, to jest niemożliwe. Do, do A pole, jego nie. oni to robią, że ludzie na przykład nie są w stanie tego zdataminować, w traktowie? Wiesz co, w tym momencie już są każdy content creator, który pokaże cokolwiek z minus, zostaje od razu bana na grze. Jest okay. zamordyzm. Jak go ścigają po prostu tych ludzi, nie? Co tam? I tam minują. Jest za mordyzm i wszyscy się słuchają i to jest w sumie spoko. Wiadomo, że jak będziesz chciał sobie sprawdzić, sobie sprawdzisz, nie? Ale mm -hmm. sam sobie odbierasz ten faktor fan. A to taka tylko wrzutka odnośnie tego. Ale w połowie to nie przeszło, to nie ma w ogóle opcji. RF wiedzy, ja co się zmienia. To by było coś. Czajisz ludzie by startowali koldy dotem, nagle Vortex by ich zatrzymał. Albo RFM, a nagle nie mają obrażeń nigdzie. Mm -hmm. Nice, nice. No ale to z tym, co nieopisywaniem mechanik, to mnie strasznie dziwi, że tego Darka Fiji nie opisali. No jeszcze rozumiem, że tego Bloodhounda nie opisali, no bo omawiali to na trailerze, ale na przykład jak mamy te kersy, tam to kółko związane z kersami, to tam jest wszystko pięknie opisane, nawet jeszcze więcej ze szczegółami, wszystko hmm. ładnie w nawiasie. A tutaj... Darkę Fiji. No będziemy totem jakiś stawiać, bo Fiji to totem. No, no pierwsze co, skojarzenie robi? to jest ten um, no, od rare mobów nie, że stawiają taką kukłę, która ja. ciebie ma przypominać, i ty ją bijesz. I oni ją biją, ale niby ci zadają obrażeń. Chociaż ale... mam wrażenie, że to no, nie prze... bije zbyt dużo za każdym no, razem. Darkę Fiji, znaczy Fiji ogólnie, no, to są te takie mm, kamienie, które stawia na przykład Deodra w walce yep. z nią, nie? No i wiem. klata dawała to samo, Mówiliśmy też coś tak. Fiji który jest naprawdę no, okersy. Więc... Ale co to jest dark? Cholera wie. Dark and no, to Ascendencji strasznie dziwne jest, bo można. Tak w sumie chyba o tym też nie mówiliśmy, nie? Łącznie będzie można wydać 8 punktów, z czego to ostatnie będzie się odblokowywało właśnie za tego bossa. No, mówił dark. No i to ten. To też tak dziwnie, jakby coś na przykład, że wchłaniasz soulę. I nagle się okaże, że nie wiem, to że zadajesz większy damage, powiedzmy nie wiem, małpom albo zwierzętom, że na przykład nie działa na miniona albo na jakiś archetyp. Nie? Mam nadzieję, że tak nie będzie, że to będzie po prostu jakiś global buff i tyle. To mi jak global buff, nie? Bo to no, brzmi no, by. bez sensu. A wiesz, często, gęsto lubili takie rzeczy, wiesz, gdzieś tam sobie zapomnieć o tym. Bo trochę jest... bez sensu no, byłoby to połączenie z kersami z prawej strony no. w sumie, nie? No, tak. tak. I to takie, wiesz, potem nie miałbyś załóżmy gdzie uciec, w jakie punkty, i to. to mam nadzieję, że synergię. tak nie będzie, że Te archetypy będą jest... mogły wykorzystać w pełni 8. Że jak nie będziesz chciał iść w jakieś inne, to. No, te, teoretycznie wyobrażam sobie ich y, argumentację, że, no, ale i tak dostaniesz ten minus damage taken, nie? że jakby każdy jest w stanie z tego benefitować, po prostu niektóre buildy bardziej. A tam dostajesz mniej damage potem taken. masz ten z soketami i tam na pewno jesteś w stanie wykorzystać wszystko, nie? Mm -hmm. Tak na każdej postaci. No i tym sprawnym przejściem po trupach Wildwood Primalist i według mnie to jest najciekawsze i na pewno większość ludzi uważa, że to jest najciekawsze ascendencji tych wszystkich. Ascendencji, które trochę sami sobie budujemy za pomocą wsadzania czarmu do środka. I kurde to wygląda giga, giga broken, szczerze mówiąc. Tylko czy tu nie będzie tak zwany efekt sanctum, że oni pokazują same tam zajebiste potencjalne czarmy. a przyjdzie co do czego i będziesz dostał takie czarmy. Dobrze, Plus 8 do fire resista i 10% krótszy Ignite na tobie. Znaczy one nie hmm, być związane to... w jakiś sposób z ascendency? Tak, Każdy jest związany z związ... tak, Ale mogą mieć efekt z, 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 związany Halo? z ascendency, ale czekaj, przepraszam, chyba przerwałem ci? Tak. No, yy, tak to czekaj, to tylko, z, przepraszam, teraz, y, tylko skończę myśl w takim razie, że one mogą być związane z ascendencjami, ale mogą być w taki słaby sposób związane z, związane z ascendencjami, Chyba był przykład Jewel, czarma, który daje ci 18% z increased obrażeń, jak przeciwnik ma low life. Czyli no, w ogólnym rozrachunku to jest bardzo mało, więc mogą być słabe, bardzo słabe na bank. A to było mor obrażeń, czy increased e, To był increased, to był increased. Okej, okay, no to rzeczywiście mało, bo to jest wtedy overall 9%, nie? No, no to, to jest, jest ewidentnie nawiązanie do moda asasyna, nie? Ale takie bardzo niskotierowe. Tak, bo to jest różnica, więcej... też jest taka. Ja teraz muszę wyrazić swoją myśl, bo nie wytrzymam. Jasne. <gry> różnica jest taka, że w porównaniu do Sanctum, tutaj będziemy mogli też te czarmy tradeować. To jest dosyć ważne. Więc faktycznie może się okazać, że będą takie mody i takie połączenia, bo niektóre są naprawdę bardzo silne, nie? jak na przykład jakieś minimalne charge, czy pewnie będzie jakiś tam może tailwind, eluzivy. No Mieliśmy też tą notkę z Jagernota do blokującą możliwość zmniejszania movement speeda poniżej bazowej wartości, no i pewnie będzie jeszcze ich kilka, więc zapewne pojawią się po prostu jakieś takie modyfikatory, na przykład nie wiem, jeszcze dodatkowy projectile, tak mi wpadł teraz do głowy, które my po pierwsze będziemy mogli stakować, a po drugie będziemy mogli je kupować od innych graczy też, nie? więc i to jest jeszcze na dodatek wszystko. Jakby wartość tylko dodatnia. My nic nie tracimy za to, że wrzucamy te czarny, pytanie jest też, bo to jest mniej więcej, jak patrzę na wartości, to jest mniej więcej 1 trzecia wartości ascendencji, nie? I jak na przykład rozwiążą sytuację z dodatkowym kersem? Czy oni po prostu oleją będzie sama siła kersów z okultyzki na przykład? Czy nie wiem minimalne efekt? Co? Co? Nie zwiększone na... efekt. Zwiększone zmniejszony efekt. efekt. Zmniejszony, że może wrócić drugiego, ale z zmniejszonym efektem na przykład. Ale nie, bo jeszcze to mi to chodzi, czy będziesz mógł mieć plusję do Kersów dzięki temu. Czy będziesz mógł mieć plus, do, mm, mhm. mógł mhm. mieć plus do Power Charge, czy na przykład z okultystki? To, to wiesz co mi na przykład mnie ciekawi, pisze, to że Pisali, że nie będzie plus Kersów i plus Charge. A, okej. Okay. Okay, wiesz okay. jak ten? Czy na przykład nie będzie tak, że masz jakiś punkt załóżmy o ascendencji i masz na przykład kilka rolek w ogóle z tego jednego punktu, nie? No mm -hmm. tak w sumie może być. Mam nadzieję, że, że tak będzie, nie, że to że będzie jak masz, nie wiem, all hits can ignite, załóżmy, to że na przykład możesz trafić albo pewną część, albo inną część, to, to też by było spoko, nie? Poza samymi rolami, to no ciekawe. Ja miałem w ogóle taką, mogę odpalić kopią, takie totalne. No. Tak, zaczęłam się zastanawiać, że skoro to jest połączenie różnych ascendencji, to czy mogłaby być ascendantka? I o ile to się na początku nie wydaje jakoś niesamowicie emocjonujące, tak. Była ascendantka, jakaś? No teraz, ten z Pell przecież. To była ascendantka. A okay. to, tak? no to nie słuchaj, była rajderka czy coś? Mi się wydaje, że rajderka, że to była. Nie, rajderka po fajna. To była prawie. Jestem prawie pewny, że to była rajderka, bo to czytałem na głos na streamie. No. No, no to ascendantka. I co jeśli faktycznie byłoby tak, że mogą wyciągać z tych większych nodek jakieś yy, jakieś różne wartości i może zaczynać z innego miejsca w drzewku. O, oh. Ale to by było kur oh, kurwa <laughs> nieskończona ilość buildów po prostu by wtedy I chyba ja, powstać. Kisla. No ale coś czuję, że to jest zbyt silne. No nie, to jest, to jest zbyt jest, silne, jest, ale <laughs> byłoby takie zabawne. Takie kopiów wciągane, że no. Nie rozmarzyłem się znowu. Przejdźmy dalej. Za, za bardzo, za bardzo. Ge Ej, generalnie... a na którym podpunkcie rozmawiamy o tym, że jutro wychodzi wielki update do Endgame w Diablo 4? To, po... to potem, Piotra. Czy... To, to drugi to podcast. Się... Ale nie, generalnie, jaka była wasza reakcja, to zobaczyliście? Bo ja byłem. Ja przez głowim głową przeciąło, czy nie nową klasę postaci? I gdzie tak. ona miała tak, być? Tak, no w pierwsze w co to tak miałem. Bo. To było dla mnie trochę takie, co tu się dzieje? What, what the fuck? Ja, ja myślałem, myślałem, że może będziesz porę... mógł. Potem, po jak już tak się raczej skapnąłem, że to nie nowa klasa, to myślałem, że będziesz po prostu mógł w jakiś sposób na przykład koruptować swoje ascendencje, nie? Żebym mhm. miał, że każde ascendencji jakiś tam możesz coś tam z nim robić swoim. Ja myślałem, że już polecieli tak, że zrobili po prostu alternatywne ascendency dla wszystkich klas na przykład. Tak, ja, ja, o, ja też. Że jakby, żeby pokazać, że jakby nie zostawiają w tyle poe 1 to że robią to samo co w Poe 2 i że każda jakby każda archetyp będzie miał 6 podklas, tak jakby. Ja, wyobrażacie sobie, jakbyście mieli ten? Jakbyśmy mieli 18 podklas? <grym> Zbalansuj se to. Wyobrażam sobie. Oh my fucking I jeszcze jest taka jedna notka w sumie w tym premaliście, o której nic nie powiedzieliśmy. W sumie dwie. Pierwsze to jest to, że mamy większy charakter size i mamy 20 slotów i tak, mamy takie pecika. Jakby, po co? Zupełnie tego no tak nie no rozumiem, nie? nie? Jakby jak już jak... to będziesz grał to sobie możesz tam na MF-ie karencji powrzucać i... No, no, no tak, wiesz. nie? Ale to może być problematyczne do otwierania i zamykania tego ciągle. Nie no jest sposób. No Dobra, ]że... pytanie... By Ej, ale pytanie, czy jak wrzucisz tam na przykład carencję, nie? No. Czy jak z gleby potem będziesz zbierał, czy automatycznie tam ci tak będzie przerzucać? Na pewno Powinno. tak. No. No bo, bo jak tak, no to w sumie zajebiście To sobie wrzucasz jakieś takie gówno karencji, które zbierasz? Takie o. do rolowania skrzynek, jakieś takie a, pierwoły, no. no, bez kapy. Tak. Alchemiki, alchemiki wale, no w sumie. No. Coś no tym no Bo to nawet byś chciał mieć to wypełnione w jakiś sposób, bo jakby to się automatycznie zbierało i ty o tym zapomnisz, to nagle się okaże, że trzy dni później patrzysz że ty tam masz dwie bronie dwuręczne na przykład w tym plecaku, nie? Bo sobie nie sprawdziłeś, że masz taką opcję. Ale dru Więc... drugie to ascenny mnie dużo bardziej ciekawi, to jest to krzyczenie na zwłoki rodem wyciągnięte z Diablo, Diablo Mf, na, na. MF Barb, który właśnie bazował na okrzykach, które jeszcze raz mogliśmy sobie absolutować mobki. I oni powiedzieli tak, że to jest zależne od tego, kto zabije MOBA chyba. Nie, Wait. od Quantity i Rarity na mapie, prawda? Tak, ale nieskalujące się z naszym MF-em. Tak, właśnie, nieskalujące się z naszym MF-em. Jestem ciekawy, czy będą tacy ludzie, którzy będą chodzili po prostu po mapach streamerów i po prostu sobie chodzili, na zwłoki. 100%. To będzie... nawet 1000% ci będzie. Pyty zabawne będzie. Chłopie będzie za tobą taki biegał u takiego steel media sobie wyobrażam. Że będzie miał jakiegoś chłopak, który będzie po prostu za nim biegał i nie wiem, będzie dostał 50% lutu tego, co sobie zbierze dodatkowo. No, to jest nowa, ta, no, now, nowa rola w party, krzykacz. On krzyczy na trupy. Yep. Nie. No i otwieranie skrzynek przy okazji to też jest, jest, jest dość tak. zabawne. No tak, tam się na City przecież chowa. A to w sumie robię. wyobraźcie sobie takiego gościa, który skupuje na początku ligi wszystkie te Atsiri temple i je czyści w 15 sekund. No tak, tak. Nowy speedrun będzie można zrobić. No. Bo są normalnie speedruny zrobienia tego na YouTubie. Ludzie ja się prześcigali. No bo masz na masterce na spele, masz to, że przy kaście spele możesz otwierać wszystkie skrzynki naokoło i ludzie zaczęli pebekować to. Mm -hmm. Tak dla beki. No ale to tak. Ja w ogóle mam wrażenie, że my straszny speedrun przez te tendencji zrobiliśmy, bo nie wspomnieliśmy nie. nic o spektrach, na przykład nowych. No, wróćmy to, do tego. E, A ja to kurde, ja Niech się owi wypowie, jako naczelny samonar. Ja myślę, że tak. Tam spect Gem jest teraz mocno w dupie, w tym momencie w poe. Ale no to może go uratować. Nie sądzę, że one będą jakieś turbo broken, przynajmniej po tym, co teraz widzieliśmy, ale może być fan. Ale może też dużo być jakichś takich kombosów, bo na, już pokazali, że na przykład są dwa ciała, które się razem kombią i one robią coś, jak są ze sobą razem, na przykład zespełnione. Jest tam chyba Hill Rake i Fire, Fire Fury. Fury, i jedna kastuje chyba Cremation. On Glacial Cascade, nie? Jak są zespołnione. Więc okay. no może być ciekawie, no i też zrobili taki quality of life, bo ludzie się bali, bo jak ten spektr wam zginie, ten zespołniony z tych specjalnych ciał, to nie możecie go ożywić powrotem. Więc jeżeli one będą faktycznie silne, to one mogą być bardzo, bardzo drogie na trade lidze. I no. Czy chcesz Także... powiedzieć, że będziemy być... handlarzami zwłok teraz? Tak, dosłownie. Wiesz, sobie. może jest coś takiego, że powiedzmy, byłeś w stanie sobie zdespałnić spektry, tym, że nie wiem, słapnąłeś linki czy coś takiego, nie? I fizycznie to by oznaczało, że sobie brikujesz, powiedzmy, nie wiem, jakieś ciało za Divina czy dwa. Załóżmy, że były chyba też, takie drogie. I, chyba ale dali taką informację, że jakbyś Tam, tak bo. sobie zrobił, to ci przywróci te ciała, tak by na ziemi będziesz mógł je ożywić. Aha! To zajebiście. Tak, bo no. już miałem mówić, że to brzmi na taki build, do którego nie chcesz robić poradnika, bo wiesz, że ludzie będą sami z ciebie trollować yy, i rujnować swoje spektry yy, i przychodzić do ciebie, płakać o tym. Tak, no nie, nie możesz komuś dać tych ciał, nie nie możesz no... komuś do kogoś przyjść i żeby ci dał to ciało, nie? Musisz Właśnie, po mam mechaniczne pytanie. Czy y, samon reaper może zjadać y, samony innego gracza? Nie. Raczej nie. To like by było do ferro, To jest chodzi do hide outu. Raczej na 90% nie, ale no nie dam ci 100% szansy. Nie, z nikim nie widziałem tego, żeby ktoś tym grał. Ale no jak tak, to ja pierdolę. Matko jedyna. Hideout zamknięty. Ludzie w klatce. A co to na czym to będzie grane? To będzie teraz grane na Neklamance czy na guardian? Myślę, że... Znaczy, na nekro to jest raczej grane tylko i wyłącznie pod ten, tylko i wyłącznie pod Poison. Tak, to nie widzę w ogóle użycia dla nekro. Nekro tak, to jest strasznie trash ascendencji teraz. Bo, bo ja tym mówiłem na live podczas zapowiedzi, ale widzisz, że takie coś kiedyś było w połowie, prawda? Był taki, był taki błąd. A, tam, no tak, tak, tak. No. Że można było spawnować normalnie korpsy bossów tak, i to tak. giga dużo filmików z tego było, to giga śmiesznie wyglądało. I trochę ten błąd przemienił się w rzeczywistość w tym momencie, nie? Tylko, że to też nie będą 1 do 1 ciała, tak jak jest na przykład jakiś boss, nie? Czyli to nie będzie 1 do 1 Hydra. On nie, gdzieś tam to... było mówione, że na przykład Hydra będzie stosunkowo squishy, powiedzmy, nie? Hmm. Ale to w ogóle samonerzy generalnie dostali bardzo dużo narzędzi, nie? No bo podsumujmy to, mamy spektry, co jest bardzo potencjalnie jest duże pole do popisu dla nowego gracza spektrów, yy, mamy duży buff do cooldown reduction na absolution, co może moc, mocno podnieść dla build. Absolution to nie robi totalnie nic, oprócz Naprawdę? troszeczkę ci zwiększa AOE clear. Bo no ten to... atak. Który... Ale ma mapping był największym problemem tam, więc jeśli bufują ci mapping, to jest to. Duży nie, no trochę. To, to nie jest dużo, bo ten skill, którego y -hmm. one używają, który jest na cooldownie, ma mniejszy damage niż ich auto-atak, ale ma większe AOE. Okej, okay. no to tak. no To spektry, to, to jest a... plus, y -hmm. ale to nie jest tak, taki duży. Nie jest duża duży. zmiana. Dla Dominating Blow'a to jest większy plus, na przykład ten cooldown no recovery dla tego slamu, nie? Okej, okay. no to te, te archetypy dostaję bafa. Mamy kolejny nowy archetyp, o którym już wiemy, to znaczy... No pierwszy taki aktywny naprawdę samoner potencjalnie, z tym rzucaniem zombiekami, nie? Ty już coś się zastanawiałeś? A, ja raczej... Kurwa, to będzie caster raczej. Nie wiadomo, mhm. z czego to się będzie skalowało, nie? Czy to będzie minion live, czy to będzie... Jednak na przykład out, tak by damage taki jak zombiak robił, więc ciężko powiedzieć. Ale no to otwiera dużo jakichś takich śmiesznych rzeczy, nie? To taki mm -hmm. spel, który będzie się czysto skalował w sumie z minion damage pewnie. Nie? Ja już tak słyszałem u mnie pomysły nad tym, żeby robić na CVDT. I po no. prostu, żeby taki hubok robić na ekranie z tych, z tych Sz prób. Szczerze, mam nadzieję, że to będzie giga OP, bo komicznie wyglądałby gameplay tego. Już pisali, że fajnie jakby dodali ten. Fajnie jakby dodali skina do zombiaków te takie misie, co spadają wam w drugim akcie z nieba. Podmieścić te zombiaki na te miski. Tak. Zrzucić w końcu na, na przeciwniku. To jest w, no. w ogóle wierzenie z nowozelandzkie. To jest taki przesąd, który był kiedyś. Taka legenda o tych misiach. Tak by the way. Tak. tak. To jest, to jest straszne o dzieci, że to są mordercze koala, które spadają z drzewa. Okej. Okay. No, Czyli one to to nie spadają naprawdę. Co? Nic, nic. Piotrek się bał przesadł do Wojny <laughs> Zelandii lecieć. Fizyka mu się przedstawiła na chwilę. Ba bał się, że koala na niego pospadają z nieba. No, Jak pójdę ale... na ekzalkon. <laughs> Wiecie, że dopiero teraz mi uświadomiliście w sumie, że rzeczywiście te trupy, które kupimy, to są nasze nowe samony. To kurde, jakoś się ja tak w ogóle spojrzałem na to mówię, dobra, będę jadł sobie trupa, który jest Eldrichoły, żeby Maven, żeby cię zabić. I tyle. A rzeczywiście no. tu jest ciekawe. I to oni jeszcze mówili właśnie na Q&A z WigimD, że planowali też pododawać jakieś takie te korpsy do kupienia, że, których za bardzo nie ma w grze też. I masz na przykład jakieś korpsy, tutaj taka bardziej jako ciekawostka, chociaż raczej wątpię, że ktoś to będzie faktycznie grał bardziej na meme build że będziesz miał korpusy, które będą dawały tobie jako graczowi dodatkowy na przykład more, more Attack Damage czy coś takiego. Tak, ale to samo to widzisz, to na przykład też otwiera jakiś taki ciekawy ten, bo on na przykład byś się nosił klatę z Delva, nie? Która by dawała ci plus jeden spektra, a Auradini już byli w stanie na przykład utrzymać Animated Guardiana przy życiu. A propos Animated Guardiana, to ma Alta no, no, aura stackerzy, nie? Okej. Okay. Więc no na przykład jakbyś mógł jeszcze do tego odpalić fakt faktem, że oni przeważnie mają problem z gemami, jakby ze slotami, ale załóżmy, że to by było na tyle silne, że... Mm -hmm. no, no, kule, to, ja, a propos ja, tego ja, właśnie, ja, jeszcze do... Animate Guardiana, no to też jakaś ciekawa wersja jest, która używa Smita. Jaki jak najfajniejszy model wam się wydaje, że tutaj będzie? W sensie tak, jakbyście mogli sobie wyobrazić jakiegoś moka jako sprzymierzeńca. Mówimy, że nie He będzie bossów chyba takich handgameowych, prawda? Oni mówili tam. Czy no, raczej miał. nie. Słuchaj no, tego. Hydra jest... na pewno jest jedną z lepszych, nie? Takie no, meme to by, nie, by było jakbyś nosił czterech Shaper Guardianów albo czterech Elder Guardianów. To by było całkiem zabawne. Ale, ale skoro będziesz mógł Shaper Guardiana, to czemu by nie inny Guardian? Wyobraź sobie no. na przykład takiego Barana mieć ze sobą, który zosrywa ci całą mapę yy, kafelkami na przykład. No. No ja, ja myślałem właśnie o Feniksach, tak a propos już Paper Guardianów, nawet. Bo no, Feniks doskakuje. Za piotkiem, <grym> no, bo Feniks ci się tutaj dodaszuje do przeciwnika i wybuchnie. Nie? Te wybuchy to też były przecież po rano, no. jeśli chodzi o obrażenia. No i porusza z cyklonem, nie? Więc to też jak. No. Tak, realnie patrząc, wydaje mi się, że Hydra może być jednym z najlepszych, jakby nie, nie no, było. No bo ręcznie. Bo ma jednak cold, a cold Ale... jest, y, bardzo dobrze się skaluje na minionach. O, na czacie, jak ktoś napisał, Brishlordy. Lordy. No, ten koldo tule, jakby dali i zacząłby zionąć wow. lodem. To, to wydaje się też giga mocno. nie, Jakby jestem ciekawy, jak, jak dużo GG da zabawy ludziom tego tak, no. systemu. to wiesz, będzie parę takich. Ale to też potencjalnie jest dużo jakichś buffów i debuffów, nie? Dodatkowych. To też zawsze jest. No, to, to, to też może być ciekawe. No. Swoją drogą zacząłem się zastanawiać, jeszcze wrócę do Warlocka na chwilę, że tam mamy jeszcze takie marka, który przy zaatakowaniu przeciwnika tworzy fantazmy. I one są, o. te fantazmy są traktowane jako enemi. I tak pomyślałem, Jezu, to może być przecież trochę też taka próba uratowania mele buildów, bo w końcu możesz używać na nich jakiejś, czy to eksplozji, czy to na przykład mele splasha, no um. Na wielu buildach, jak masz dwóch przeciwników wokół się, wobec siebie, to masz dużo większe obrażenia na mele, nie? To jest, no tak, tak. To, to, jest to. A to druga rzecz, że w ogóle dużo proków z tego działa, nie? Jakby nie patrzeć. Nie trzeba będzie na przykład tego Jara jar nosić, tylko będziesz to mógł prokować. Jakiś na przykład Dominating Blow na bossach, to jest przecież no zbawienie. Bo okay. tak to stałeś i zanim się rozpędziłeś i wszystko, a. O, tak, no, ty, to będzie tak. Jak dobrze kojarzę, poprawcie mi się mylę, ale było coś takiego w backfiksach albo w zmianach, że na przykład jak grałeś Arkiem, to nie mógł ci się jakby ARK chainnąć z powrotem do tego samego targetu. A teraz już może. Więc na przykład możesz też, też grać z czymś w stylu ARK i potencjalnie mogłoby parę razy hitnąć ten sam target. Czy ARK może się czynić do samego targetu? Nie wydaje mi się. No teraz już będzie mógł z tego co kojarzę. On nie no, mógł to... wrócić pod. pod... On musiał się odbić. Wcześniej powinien działać tak, że się odbijał jeden, dwa, trzy, wracał i to nie działało. No, Więc teraz na, to na powinno ty... działać. A na przykład, nie wiem, solo i też z tym zależy, jak, jak dużo będzie się spałnowało tych mobów, nie? jest tam... cooldown też na tym jest, nie? Tak, jaki jest cooldown, no bo to raczej ale nie jest. tam skazną, jest sekunda, tak? no to whatever. Ale, ale sekunda i tak będzie o tyle spoko, bo wiele wskazuje na to, że one będą też flaszki ładować na przykład. Więc w ogóle na bossach to, no, to będzie huge, bo jednak te walki z bossami no to czasami ich trochę trwają. Jakbyś podbił zresztą. może charge gain, żeby ci większy rus, żeby one ci ładowały podki tak bardzo, bardzo mocno. Nie no to masz ci... tego full pacta całą tą notkę za tymi fantazmami i ta notka daje ci na przykład, że one dają 50% increase flask charges i do tego jeszcze właśnie ci ład mają 50% szansy na załadowanie walskili. To, to no z killami może być mega tak silne jak. na jakieś takie rzeczy, co ma bardzo mały w ogóle nabijanie, to, nie? To może być... Ale Flame Blast, on ma jakiś taki śmieszny Solve Game Prevention, to ma, też może we. być dojebana na takie rzeczy, nie? No, akurat Flame Blast chyba mam dosyć mały. No. Ciekawe, ciekawe. No to i tak, dopóki nie zagramy, nie, nie, nie zobaczymy cooldownów i wszystko. Tyle no. pytań, tyle pytań. Tak no no właśnie. Tyle pytań. Ale jest jedna bardzo ważna odpowiedź. Wraca ultimatum. Bo myślisz na Ascendencji, czy mam jeszcze coś do powiedzenia, cokolwiek? Nie. Chyba to nie, prawda? To już w trakcie ligi. Tak, na pewno będzie więcej w trakcie ligi, dlatego subskrybujcie wszystkie kanały. I wraca ultimatum. Ja podskoczyłem na krześle, nie? Jak zobaczyłem to. Się. Pamiętasz, jak pytałem. Kochany się, ultimatum. Coś wiem. No. Bo powiedziałem. Wiedziałeś o tym. Tylko o tym. Bo my dzień no, no. albo dwa przed zapowiedzią gadaliśmy z Owim w innym temacie, i padło do mnie pytanie, czy wie cokolwiek. I powiedział, że nie, nie, nic nie wiem. Ale ja napisałem rano na Discordzie u nas, że ale fajnie, że znowu będziemy mogli poradzić w ultimatum i pewnie ze 100 skilli nam dodadzą jeszcze. Hehehe. No i tak się wydarzyło rzeczywiście. <laughs> A potem już leci info do GGG, że złamałeś tajemnicę, że pewnie ktoś ci powiedział, że. Już pozew. <laughs> Ale no tak, ultimatum zaskoczyło mnie, nie powiem. Chociaż oni mówili, że ono wróci kiedyś. Ale wiadomo, to kiedyś mogło nastać przy Poe 3 już, nawet za kolejne 10 lat. Ja się mega cieszę. Jakby uwielbiałem tą mechanikę, a ona została bardzo skrzywdzona według mnie tymi błędami, które były podczas ligi, bardzo dużo ludzi odpuściło sobie ligę, było dużo dram wtedy się działo generalnie. Ultimatum to też liga o chyba najgorszym w historii ostatnich paru lat starcie, nie? że to była liga, dwa na której nie to była ostatnia no. liga, na której w ogóle były problemy chyba. Tak, dokładnie i ludzie dalej każdą tak, ligę się modlą, że, że no znowu tak. będzie pewnie jakieś problemy. Ostatnie problemy były na ultimatum dwa lata temu. Gościu, obudź się z letargu. Ale co? Będziemy mieli powtórkę z rozrywki? No jak, jak tradycja, to tradycja. Ultimatum Tratum wraca, to mam nadzieję, praca. że tradycyjnie też płaci. Ale też jest tym, ciekawa fajny. rzecz, że ktoś to zauważył, to od i Kuba, że ostatnio jak wróciło ultimatum, to zmienili dużo w ascendencji. Tam były jakieś zmiany w labach. I znowu wraca ultimatum, i znowu są zmiany w labach. Więc ten gówniany star znowu może się rzeczywiście powtórzyć. No. No, ja no jestem ale... ciekawy, ile będzie bugów związanych z tymi gemami na przykład. Nie? To jednak jest ten ultimatum. To nie jest mało, nie? Tak by No tak, tak, ale o samym ultimatum. Jak w ogóle się zapatrujecie na ultimatum? Będziecie je robili na nicze? Tak, na pewno. Na pewno? Ale? Ale? Tak co do ultimatum. Jak bardzo zdziwiliście się, że fizycznie zastąpił jedną ligę? Ja byłem pewien, ja, ale myślę, że. Ja zdziwiłem, że tak by Ja myślałem, że ritual. Moment, tak, też myślałem, że ritual, no. Mhm. Mm Bo jak przez to, że ritual dostał dwa kistowny, to tak pomyślałem, że okej, okay, to może zamienią część rytualowych albo w ogóle cały ritual na ultimatum. Bo to też jest w ogóle, warto dać kontekst yy, widzom że wyszedł ritual. A ligę później ultimatum. To aż ludzie memowali w sumie z GGG, no że GGG, tak. co wy odkurwiacie teraz? Nie, każda liga będzie rytuał? polegać na tym, że. Nie, najpierw był rytuał, potem ultimatum. Tak, tak, tak. Najpierw był rytuał, najpierw rytuał 3.13, potem ultimatum 3.14. Tak. I się śmiali, że kolejna liga kółka i zabijanie mowów, nie? Tak, no, że ile można chodzić w kółko i zabijać mowy? Bo gdyby ta liga wyszła w ligę później, po tym byłaby przerażona, to ona byłaby bardzo dobrze odebrana, mi się wydaje. A przez to, że było właśnie po rytualu i było tak dużo problemów, to tam była i straszna, strasznie mała ta, strasznie retencja, wszyscy po Ja Ale... mam nadzieję, że tych nagród nie zrypią, przez to, że na przykład ucinałem całkowicie drop tak by z mobów. Bo no. Z mobów na ultimatum leciał w chuj rzeczy. To była ta liga w ogóle, na której Empriana wtedy zbanowali mhm. na całą ligę. Bo, bo oni bugowali, to wychodzili specjalnie z tak, półka, tak. żeby mobki się dorespiały. Tak. I dorespiali w nieskończoność. Oni wręcz psuli chyba serwer dropem w którymś momencie. Dochodziło do takiej patologii. No ale właśnie to, że nie będzie nagród z mobów zabijanych i tylko i wyłącznie nagrody ze samozrobieniem ultimatum. Jestem ciekaw właśnie, jak to będzie z dropem. Bo... Jak drop? No bo to jednak też jest, patrz ile dodatkowego czasu, nie? Tak mhm. tu rytuał, tu nowa liga. No robi się bardzo dużo czasu, a jednak... Tak wiesz, tam jednak masz tylko po jednej nagrodzie, nie? Na każdy wave masz tylko jedną nagrodę i ma masz taką. No, chyba, że punkty z Atlasu coś tam będą na przykład Tam wiem, masz, podw... na dwa, czy coś masz podwójne nagrody, na pewno? W sensie, że ci się zduplikują, bo Atlas już wiem, jaki będzie. I druga notka, czy ja będzie na otwarte Że twoje nagrody są traktowane jakbyś był fale później, chyba. Coś takiego było. A to jest w ogóle ciekawe, tak, bo ma, jest dobra. chyba ze dwa takie, że można iść ze dwa, jakby być traktowanym fale później, i jeszcze, że może być 13 fal. To teraz no. pytanie, jak trudne, jakie nagrody byłyby za taką? No tutaj wychodzi, że fale. 15 falę. Ty przypominasz, jak ciężki był rytuał. A teraz jeszcze chcę. ULTIMATUM. Boże, ultimatum. A teraz jeszcze powiedzieli, że będzie mniej rarów, ale będą King Kongi. Okej. Okay. jest jakby... I to, to jeszcze jest... jednej rzeczy nie pamiętają ludzie, że wcześniej nie było modu w yep. No. no tu, więc... tu będzie, tu będzie Saigon moim zdaniem. I, i dlatego I... to może być jeden z największych baitów tej ligi dla Aha. ludzi. Tak samo jak przecież odpali ci się ten chłop, ten Trial Master, no to już do niego nie wrócisz teraz, jak zginiesz. No tak, dokładnie. Jak wyjdziesz, zginiesz, nie wracasz do nich. Więc no tak by. Ogólnie, jeżeli ktokolwiek wybiera ultimatum na softkorze i musi liczyć się z tym, że jeśli zginie, no to traci wszystko. Ja przez to, że wrócił ultimatum, siedziałem dwa dni nad buildem, żeby jakoś się ogarnąć i to ultimatum co robić. Więc musiałem się bardziej tankować, nie? bo na ultimatum, nie będąc tankiem, nawet jeśli będziesz miał dużo DPS-u, to coś cię w końcu drawi. Podoba mi się, tego? że wychodzą mechaniki, które zmuszają softkorowców do budowania defensywy. Panie i panowie, dlatego wybierajcie Detonate Dead Elementalist. To prawda. Wystarczy, to jest... że zabijecie jednego rara i będziecie zabijać potem wszystko tym jednym rarem. Let's go. To jest też ciekawe, że to jest pierwsza mechanika taka linkowa, oprócz Sanctum, która tak bardzo cię paniszuje. Nie ma drugiej takiej mechaniki w grze. Jakby do każdej innej mechaniki masz podchodzić wiele razy. Możesz używać portali, portale, możesz robić wszystko. A ultimatum jest takie, że jeśli raz przegrasz, to jest dla ciebie koniec. Dlatego to zmusza właśnie do innego budowania buildów w tym momencie, jeśli chcesz rzeczywiście robić tak ultimatum. Trochę jak w PoE 2 gdzie no będą trochę, się tak. na przykład bossa resetowały. Fakt, że wiesz, będziesz mógł na przykład wejść na bossa te 6 razy, ale. No tak, tak. I to może być duży, duży problem. To może być duży bain dla ludzi. pokazali gemę, widzicie? O nie. Tak, wiecie co? I pokazali wszystkie gemy. O nie. nie. Nie, 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 panowie, błagam, nie. Eww, no, no 10 no godzin Shapecast, ludzie się ucieszą, no. Co ty gadasz, że są wszystkie gemy? Wszystkie chyba gemy. Ja wiecie, oh jak God. ja za pasek i przewijam go. O Do kurwa, Bo, ty faktycznie że... masz rację. Ja pierdolę. To Boje jest bardzo dużo gemów. No to co? Szybki przegląd sportowy? Ja, tu są Czy to będzie najdłuższe genie? czekaj, 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 czekaj. To są tylko zwykłe gemy. A to są zwykłe, zwykłe gemy. gemy. A, tak, to. Nie ja tak spojrzałem, mówię gemy i wiesz, widzę Co bo... Sobejter, kurwa. <laughs> no, a to nie, to jednak krótki szok. To szyka. co oni stwierdzili? Z okazji nadchodzącego Affliction macie tutaj stare gemy. <laughs> nie no, to chodzi o to, co miałeś w patch notesach, nie? Czyli to 20-20 no. gemy z quality i jaka jest różnica do starego gemu a, a, jabaj, to okay. piękne. strasznie no to, a propos nowych gemów dać. a propos nowych gemów myślę, że można zrobić przejście no tak, no u nie mamy ma więcej co gadać uważajcie, czym będziecie grali na tą ultimatum taki... tylko, że to też jest pamiętajmy jeszcze jedno, że oni zmienili również te wszystkie affliction, które są w środku na nas i znaczy, nie wszystkie. Zmienili jakąś tam część i będą nowe, więc my też nie wiemy dokładnie, jak to będzie ciężkie, ale znając ultimatum, jakie było, to będzie naprawdę trudny enkandler do robienia. Żeby dosyć dobre nagrody. I A dosyć jak dosyć chcecie nagrody. sobie zacząć buildem pod ultimatum, dead Elementalist. Dede Elementalist, spoko. Dobra, Gemmy, tak? O mój Są. Boże, Gemmy. <gamy> Ja, ja się ja, tak ja, Właśnie, jak bardzo. Jak mi się reakcja na to Dareczku? Jak zareagowałeś? No, wiesz, u mnie w PoE najwięcej frajdy zawsze dawało robienie różnych dziwnych buildów. A jak dali mi 100 różnych dziwnych gemów, no to no, no, nie wiem, co mogę powiedzieć. To zatkało mnie, totalnie mnie zatkało. Bo właśnie najbardziej się ucieszyłem z tego, że to są nowe mechaniki zupełnie, nie? że to właśnie nie są jakieś tam alternatywne quality. Bo o ile alternatywne quality były fajne, bo faktycznie czasami coś ci zmieniały, np. Projectile ci wracały, no to to jednak nie był taki totalny game changer. Nie? A tutaj mogą się takie cuda dziać po prostu, jeśli chodzi o metę, na przykład na przyszłą ligę, no bo to jest rzecz, która z nami zostanie jednak. I ha. A ja? Podoba mi, no ja mi się reakcja. reakcja. Ja jestem rozmarzony. No słuchajcie, no, nowe akwarium. Nowe Nowe gemy. Ja, ja mogę nie spać. Ja będę grał sobie w poem. Będzie cudownie. I jak ja spojrzałem na te gemy, to bardzo mnie dziwiło to, że tak dużo mechanik innych przeraża. Przeradza się teraz w labirynt troszeczkę, nie? To jest bardzo A, ciekawe, że... no to że... się dziwię, gdzie to usytuowali, nie? Tak, Jak że to jest labo, lab, ale cieszę się z tego, że Enchanty i Alt Quality Gamy znikają w pewien sposób, mm -hmm. bo jest to, wydaje mi się, że to jest dobra zmiana. Gdzieś tam. To jest bardziej zmiana pod PoE2 też, nie? I ja się śmiałem, że to takie PoE1-5 dostaliśmy troszkę ty... tymi zmianami. Pomyślimy sobie Bardzo o fajne. Alt Quality, to czasami było tak. Zwiększ kryta, zwiększ obrażenia, zrób coś. A teraz Alt Quality Gemów, znaczy Trans Quality Gemów, jest taki, które rzeczywiście zmienia nam ten skill mechanicznie. I to jest giga ciekawe, bo typu, nie wiem, Reign of Firestorm, gdzie masz nagle jeden meteoryt, który jest ogromny, albo masz tam jakieś małe meteoryty. No i jest to tak, jakby całość mechaniki skilla zmienia się, i to jest tak naprawdę trochę nowy skill. W tym momencie. Czy tam Blade trap, który używa dwóch handów Giga mi się to podoba. Bardzo mi się podoba takie właśnie quality inne, które rzeczywiście da nam zmianę rzeczywistą gameplayową. I tak. I, I to jest dla mnie giga fajna zmiana, bo to otwiera zupełnie nowe wrota do robienia buildów. No, przede wszystkim w momencie, w którym dają nowe archetypy. Nie? Dla mnie ten Falling Zombie to jest chyba jedna z najlepszych rzeczy, co mogli pokazać. Bo mam wrażenie, że to nie jest skill, który trafia do mnie per se. Że raczej nie będę grał buildem pod spadające ząbiaki, bo jakby to do mnie nie trafia. Ale mega mnie jara idea, że możesz wziąć archetyp, że na przykład nie wiem, skalowanie podmieny, to zawsze się to robiło tak, nie? I zrobić to, że skalujesz to inaczej kompletnie. Więc jeśli dadzą więcej takich łamigłówek do rozwiązywania, to tym lepiej w sumie. Tu mają, takby nieskończone kombinowanie dosłownie, mają. Nie? Mhm. Dokładnie. No, no I I cały czas to... mogą dorzucać dalej jakby nowe skille w postaci yeah, starej no, skilli, no. I to jest świetny recykling w ogóle. Tak, bo oni właśnie mówili chyba, że planują dodać więcej gemów w przyszłości, nie? Tam właśnie takich alternatywnych wersji, nie? więc też, też pytanie ile w ogóle tych gemów faktycznie będzie, bo tam napisali, że plus 100, nie? Ale ile ich dokładnie będzie? No, oni powiedzieli na streamie, że chcą dodać, że codziennie będą dodawać aż do startu ligi i że chcieliby, żeby każdy gem miał przynajmniej jeden. Poważnie? No, to bardzo tak. ambitnie. Tak. Że do no startu właśnie. ligi chcą, żeby każdy damage game miał przynajmniej jeden. To to jest giga fajna rzecz. No, no ale no właśnie się zastanawiałem, bo widzieliśmy kilka gemów, które mają na przykład dwa alternatywne tak, no. w al wersje alternatywne. No a jest bardzo dużo skilli w PoE jednak, nie? więc też by było trochę głupio, gdybyś miał na przykład kraft w labie, że zamieniasz ten sam gem na inną jego wersję, a on by nie miał wersji. Nie? <grym> Ale pomyślcie sobie, jakie będą alternatywne quality, typu nie wiem, Chain Hook przyciąga do ciebie? Albo możesz przyciągać się do ziemi. Flicker Strike, który sprawia, że Maven przyciąga się do ciebie. Tepa się do ciebie, flikuje do ciebie. I w marzeniach Piotrka od razu bez ubrań. <grym> <śmienic> Jaki A nie. Ja byście. Jakbyście mogli tak pomyśleć jakichś alternatywnych quality gemów, które byście chcieli zobaczyć. Znaczy, wydaje mi się, że dużo fajnie to robią, że usuwają z niektórych te ich takie gimiki które im dodali po pseudo-reworkach i teraz je wrzucają na przykład w jakieś alternate mm -hmm. tego tak, jak No, będzie, nie? myślisz o Ethereal Knivesach, nie? No, I przykład. No, ale to jest więcej takich rzeczy, nie? Mm -hmm. Albo takie rzeczy jak Explosive Trap, który był bardzo w grywalny bez enchantu. Tak by to było dosłownie była, był koszmar. A teraz z tymi, z tymi dziadostwami jest dużo lepiej, nie? No to dobry poskiller w ogóle będzie, nie? O, a co sądzicie o tym, że teraz nie będzie można robić vendor Recipe, żeby wylewelować gemy aktywne na 20% quality? Bo jak dla mnie w sumie spoko zmiana ekonomiczna, bo nadaje na powrót wartość taką inherentną gcp Tego nie będzie. mamy tyle source'ów, że. Mi się wydawało, że to zostaje, ale nie będzie recepty na gcp Nie, nie, recepta będzie normalnie, tylko. Tylko nie będzie po prostu. Nie masz flipowania 20, gemów. 20 level na pierwszy level, 20 no, no to GC bardzo wystrzelam, czyli jeżeli ktoś no. chce farmić jakąś mapę po kartę, no to cmentarz będzie bardzo dobry. I no. co za tym idzie? Czerwony, czerwone altary idą w górę. No. Czerwone altary, heist, który i tak dostaje w sumie. Heist też. No. Czy... Tak by z jednej strony znerfili heist, przez to, że nie ma tych. tych, tych no, gemów, no, ale filmy. z drugiej strony. Nowe repliki, replika tego tego armoru, co dodawał Added Chaos Damage jest pojebana. There's there's added added cold. Cold. Mm -hmm. Holy fuck. Ja nie wiem, czy można to nazwać nerfem na Heist, szczerze mówiąc, bo oni tam coś chyba też wspominali o tym, że wszystkie no, nagrody, po pierwsze, w blueprintach będą przemieszane, w sensie już nie ma tak, że idziesz na. No tak, nie, nie ma tak, że idziesz na określone, nie? Tak, tak. I masz tam tylko bazy na przykład albo tylko uniki, tak. ale ponoć pousuwali też chyba jakieś yy, tak, nie, takie, wiesz, niszowe karencji, znaczy niszowe, mało warte karencji. Formułujące jakieś. Podbite. Tak, i nagrody są podbite gdzieś tam. Więc może być się okazać, że na blueprintach będziesz nadal świetnie zarabiał, bo będziesz częściej spotykał jakieś, nie wiem, dwa diviny na przykład. Nie? I, I to coś. może być bardziej ekscytujące też, nie? W sumie. No, bo nie wiesz, na co czego no się tak spodziewasz tak, tak. na końcu, nie? Taki tam no. random, randomnie, bo wcześniej dowiedzieliś, że biegasz GMy i miałeś. Jedyny minus to chyba na SSF, nie? Że nie możesz tak no, to na nie powiedzmy. Bez hmm. rzeczy. A, no ale ułatwili i... właśnie na SSF-ie zdobywanie, nazwijmy to starych enchantów. Nie o nie, no to w ogóle bez porównania. To była to, jedna z moich to... z nie... najbardziej znienawidzonych rzeczy. Mimo tego, że na przykład na jakichś takich GSF-ach było fajne to, że się na przykład spotykaliśmy w parę osób i szło się taką ekipą, bo był fajny lab. To było spoko, ale krew zalewała, jak. Znaleźć odpowiednią bazę, znalazłeś zajebiste enchant, nie miałeś swojej bazy. I to takie. To częściej mnie to denerwowało, niż sprawiało mi frajdę, nie, jak się znajdowało enchant. To jest też w sumie fajne dla, dla ludzi, jeśli na sepie będą to biegać, bo tam też masz dużo itemów, nie? RAR tak, ze skrzynek, no. więc to jest w ogóle bardzo dobre. Znalezienie Empowera będzie pewnie prostsze. Czy jakiś taki w ogóle game. No Myślę, że przenieśli te dobra. spektrumy na te chujowe takie czesty podczas labów też, nie? Tak, one są, na przynoś, one są w ogóle tak, Nie, ma, gran spektrumów już nie ma w ostatnich czestach. I to też jest bardzo dobre w sumie, bo to cię zmusza do innego biegania labów zupełnie. Nie, nie takie wiesz, zoom-zoom tylko po, po drzwi, mhm. po koniec. A... bardzo też. Bo mi ogóle... się wydaje, o, może pierwsze Tedras? Dobrze. Znaczy w ogóle mi się wydaje, że strasznie ten update jakby podbił też taką. Próbuję zachęcić graczy faktycznie do robienia tych labów, no bo nawet usunięcie tej, właśnie wspomnianej wcześniej recepty. Jednak nas też może zachęcić bardziej do biegania labów parę razy, chociażby po to, żeby tam podbijać quality, nie? bo mieliśmy pokazane w no, W chyba... quality, bo nie. No, więc, więc to będzie naprawdę gigaw po prostu powiedzmy, że zachęcenie dla graczy, A. żeby jednak pójść w tym bardziej, że te wszystkie quality w gemach zostały dosyć mocno zmienione, często zbufowane, więc no. też nam zależy na tym, żeby ta quality jak najszybciej Ciekawe jak to się do POE 2 odnosi, nie? Bo jednak kiedyś zapowiedzieli, że w POE 2 nie będziesz na przykład tam zdobywał ascendencji i kiedy w ogóle czy Lab tam będzie? Miało nie być Laba, ale to no. też było za czasem, kiedy po A1 i POE 2 miało być A, jeden jedną grą. Nie? Więc teraz przy podziale gry to nie ma żadnego znaczenia w sumie, nie? Ciekawe. Nie? Tylko oni też wspominali, właśnie na tym wywiadzie z IGMD, że, że oni mają plany co do labów, żeby coś zmienić w labach, żeby uprościć chyba trochę ten system. Coś było mówione, ale mówili, że no po prostu teraz nie mają sił przerobowych, więc musieli albo się skupić na zrobieniu 100 gemów, albo zająć się innym tematem, nie? więc. Więc może w przyszłości coś jeszcze w PoE1 zobaczymy, jeśli chodzi o labę. Poe w PoE2 natomiast jest dwa w nazwie, więc będą dwa razy dłuższe labę. <noise> dwa razy <noise> więcej trapów. <głos> <głos> Musi być dwa razy więcej. Po, po samych trapach jaś <noise> <noise> biegam. No, będzie dwa razy mniej nagród. <noise> no, podoba mi się. Dwa razy ciemniej. <noise> y ale to, co mi chodziło jeszcze po głowie, trochę gadałem o tym z Owim, że wyobrażam sobie, że na Start ligi Sporo osób będzie po prostu sobie farmić laba do 40 na przykład. Tak mi się wydaje, że to jest realnie. Do żeby zbrać coś, itemy, rezisty, nie? No, no żeby zbrać game, zbrać fragment gemy. Jak najszybciej. Żeby te swoje Gemy zdobyć po prostu. słapnąć Gemy i masz swój powiedzmy gem, który chcesz. Tylko czy nie trzeba yep. potem wrócić? Zdaje że jak bardzo Twój build będzie dependent on na, tych, tak. na tych gemach, nie? bo jeżeli nie, to lepiej będzie potem sobie wrócić. Nie, no bo szybciej. No, Przemaszerować no, no. sobie tam, nie? Sobie ja sobie wyobrażam, że na przykład na HC-ku mógłbym chcieć to zrobić, bo przy okazji akurat no lubisz sobie czasem zaoverlevelować, a to rob... tutaj overlevelujesz i jednocześnie masz coś pożytecznego, bo sobie właśnie przygotowujesz jakieś rzeczy. No właśnie mi się wydaje, że to będzie taki strat przed zabiciem Kitały ostatniej, że bardziej będziesz chciał chodzić na tego laba tam, jakby Mercy laba, żeby tam farmić już temy, żeby wejść na mapy dobrze zlevelowanym, bo pamiętajmy, że tam jest dużo mobów, jest dużo czempionów, te paki są tam naprawdę ok. I to może być jakieś straty. Ciekawe nie? jak nagrody w ogóle z tych skrzynek będą. Czy będą w ogóle jakkolwiek zmienione na labie. Bo nic chyba nie było o tym, nie? Nie, nie było. Ale, ale pewnie tutaj się nic nie zmieniło poza tymi grand spektrumami. Akurat szkoda. To by mogła być taka fajna okazja, żeby gdzieś tam coś jednak pozmieniać. Znaczy, bo po jakim my tam mamy skrzynki? Mamy skorruptowane itemy, rare itemy, ringi, znaczy akcesoria. Quality gemy, Quality Mamy A currency. Wysoki item level. Wysokie tajemnice. I to jest chyba tyle w sumie, nie? No. Mapy są jeszcze. Mapy są? Ja już nie pęknię, ja ostatnio trafiłem na mapy tam. No to rzadkie jest. No ale tak, mogliby tam jakoś zrobić coś z tym nagrami, rzeczywiście. Wiesz, ja nie mówię, żeby tam jakieś cudawianki wypadały, nie? Ale to taki byłaby Dżuela. okazja akurat, żeby coś tam coś tam podbić. No to ciekawe. No, ale tak, generalnie, Alt Quality Gemów fajne. Mam nadzieję, że je pokażą dość szybko, bo też teraz na przykład robić sobie Build wokół Trochę nie rozumiem podejścia właśnie GG, tak jak wcześniej Piotrek mówił, z informowaniem graczy. Według mnie w ogóle w Patch Notar powinny roz być rozpisane wszystkie te gemy, ale rozumiem, że po prostu potrzebują więcej czasu, żeby to ogarnąć. No da, robią Ale sz je, nie? szkoda, bo wtedy można byłoby rzeczywiście pomyśleć nad startowaniem jakimś Alt Quality Gemem albo szybkim przejściem na taki game. No Dlatego ja tak mówiłem na przykład jak tier listę gemów robiłem, że ta lista pewnie plotłaby całkiem sporo tych gemów takich zmienionych, mm -hmm. nie? pewnie w wysokie tiere. No, nie to są ogóle... coś Myślicie, przed przed że te TD różne na gemy... Na jakiejkolwiek lidze, ale... Spodziewacie się, że różne transfigurowane gemy będą miały różne weighty? Nie, zapewne tak. No. Wydaje mi się, że to nawet powinno być jak to jest zrobione taki sposób. Że jak znajdziesz jakiś, nie wiem, transfigurowany tornado shot, który wystrzeliwuje tornada, to on jest mega rzadki i kosztuje na przykład 50 divine'ów jest On no To jest Ale... tylko mniemanie, hmm. nie w sumie. Dobra, chcielibyście coś takiego, czy nie? nie. Czy jednak wolałbyś? Ja bym o, To wolął, jest dobre żeby pytanie. Nie. Chcielibyście, nie, się... czy nie? Znaczy, ja przede wszystkim mi się wydaje, że tak nie będzie, no bo jeżeli masz na przykład nawet trzy wersje tornado shota. A masz po prostu tam kraw, który zamienia ci Tornado Shota na inną jego wersję, no to, to by było też bez sensu, jakbyś cały czas mrygał pomiędzy dwoma, nie? A no. są te, które mają tylko jedną, będą miały tylko jedną wersję alternatywną. To tam będziesz miał zawsze 100% szansy, więc nie wydaje mi się, żeby jakby było wagowo to jakkolwiek o. poustawiane, i sam bym też tego chyba nie chciał, bo to Okej, okay, ale alt quality było jakby za tym. Tak, nie? to było weighted, nie. Było weighted. Normalnie i widzieliśmy, jakie są wagi i widzieliśmy, że jak używamy. Nie pamiętam jak się teraz to nazywało do zmiany quality gemu, typu. rezonatory, nie, nie regrading to... lensy. LENSy, właśnie. No to jakby widzieliśmy, że są wagi. Jakby i... Tak, ale też miałeś więcej typów, nie? Na jeden GM jakby. o no, 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 jeden dwa. więcej albo dwa więcej, ale no jednak. Nie nie, nie, nie nie wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, żeby to te, tak działało. Te, też bym myślał, się, że to było tak zrobione, bo to byłoby, byłoby to trochę takie. Odbierało ten fan, mam wrażenie. Trochę tak. No. Bo to znowu byłoby takie szukanie odpowiedniego enchantu na hełm, nie? Tak, tak, no. No trochę tak. A tak to raczej jest build enabling, to raczej ma, wiesz, tak być z tobą cały czas powiedzmy. Mhm. Zwłaszcza, że teraz jeszcze te GCP do tego będzie i tak utrudnione zrobić jakiś tam psm 21. Ja jestem bardzo ciekawy innych innych kwalifikacji, jak bardzo A będę jakoś. miał gameplay z danymi skillami. Ej, tak dobrze. już parę no. fajnych pokazali, nie? Jakiś static ball lightning. Tak, to tak, na fajnie miał. Wygląda. O, ja chcę tym grać! ball Idziemy. animate no, weapon bez Javela, No to przecież to jest fantastyk. A propos ball lightninga, właśnie widziałem cudowny żarcik, że o, dodają ball lightning of static, to mam nadzieję, że dodadzą jeszcze Orb of, Storm, Orb of Storm of moving. <grywka> <grywka> to ale to może mi się zapodobał w ogóle jest zawsze. Taki crazy combos, tak by ball lightning i static. Mm. Orb of Storm fajny. W sensie fajny no, jest... skill, i dosłownie chciałbym, żeby tak działał, mówiąc szczerze. A to jest nawet lepsza wersja, bo nie musisz go kastować pod sobą, tak jak Orb tylko może trochę dalej. Bo Orb Storm musisz chyba pod sobą kasnąć, czy mi się tak, pojebało? Tak, tak. Tylko też pytanie, jak. Trzeba mieć jakiś limit, bo jeśli nie, to wyobrażam sobie, że powstanie miner, który prosto będzie to stakował, nie będzie robił 20 balletników na bossie, będzie go prosto stapował. Mogłem no, sobie ciężko powiedzieć, bo skastował maksymalnie dwa naraz. Bo... Pokazaj kolejne transfigurę UGM-a. no, no, jest... no, no ja... Te tak, już teraz już naprawdę mówię, tak, dokładnie w tym tak, momencie. No, to jest awesome. Idealnie. I pokazali arkę. Solution of inspiring. Dobra, już widzę swojego arka, chyba. Nowego. 50% Mordemedu. 50% more per Remaining Chain. A jest to chyba normalnie 15%? To może przejdźmy sobie po jednym. Chociaż tu jest dużo czytania, to trochę nie, można zwybić rytmu, co? Nie, możemy przejść bo w sumie mamy, mhm. jest dopiero godzinka 10, więc myślę, że nikt się nie obrazi. Tylko 40 gemów. No. O, chyba coś burwara otworzył właśnie. <grym> Wodę gazowaną. Sentinel Ale... of Absolution. Kurde, szkoda, że pokazali jeszcze. Porównania, no, nie? Porównania, no. Bo to będzie to ciężkie. To, ale powiem Wam, że w ogóle z tymi gemami to tak jeszcze się wtrąca, że ja mam czasami wrażenie, że tam. A może zapytam inaczej. Jak przeglądaliście te gemy na zapowiedzi, to rozkminiliście co robi Frozen Legion alternatywny, bo ja totalnie nie byłem w stanie. Chyba, że zużywa wszystkie Twoje cooldowny na raz. A dobra, what the do ktoś... fuck is arc of Surging? Lol, jak to brzmi, kurwa. Sędzis jak... skoczył dalej, dobra. Ark jest... Tak, to już było. To już, na już było? Mm -hmm. Pokazali to. to jak... nie był arc of Branching, chyba pokazywali wcześniej. Tak. Nie, nie, A nie to jest, jest arc of Surging, to jest nowy. Beam splits toward nine additional targets. Elo. Ale nie masz medu, nie? to, ale jak... Nie, to sama jak to brzmi, kurwa, jakby wiesz, taki shaper Ten sidus beam ci się otwiera na środku i kręciło robi. <laughs> mm. Arc of oscillating. Pytanie czy nie będzie naokoło ciebie? Arc of lightning reach from the castle. No, <coughs> Oscillating, mój Boże. To huh? była 50% more damage no. tych a, elementów. Ten oscillating, jeśli dobrze rozumiem, za każdym razem. Pierwszy za każdym razem jak się chainuje, to ten chain kolejny, kolejny wypuszcza kolejny chain. Jest tak napisane, each time tak, the arc no, chains, tak. it will also chain a secondary <coughs> arc. To another enemy. A, a ale ten secondary <coughs> arc nie może już się dalej chainować. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale jaki to masz more damage? Yy, tak, ale patrz, jaki bazowy taj. damage masz. jedną czwartą na przykład. Tak, tak, tego tak. No. Nie? <coughs> Ciekawe. So the first and final shots of the sequence fire ten additional project To actually? już było. Tak, no to było. Tak. Blade Blast of Unloading. Na Wait, Blade Vortex się działa. What? Siedzia. Blade Blast of Unloading. O, przepraszam! Per Blade? O, no, to, to, no, to będzie ogromny Cały damage in an area. No, what do you mean? To, to na jakimś cwd A ja. nie, ale czekajcie. More no. Area of effect per Blade Vortex Blade Detonator. A, blade Wartex, no. Tak, Blade tak, Vortex. Tak. Oni teraz usunęli właśnie ze zwykłego Blade Blaster, że nie może już wysadzać Blade no. Vortexa. Nie, e, chuj z tym. Ale to śmieszne i tak, że se kręcisz się takim Dobra. blade, bla, blade vortexem i robisz takie detonacje jak na jakimś discharge'u trochę. Jebać Czy to, to. spójrz na kolejny. 580% no. z damage'u twojego dagera. Okej. Okay. Co If to jest? equipped, each contributes half as much damage. Przecież okay. to jest jakieś... Ile? Ale to już tak też to ma chyba większy niż... No 30 rediusa to jest... Ale to jest strasznie ciekawe, bo on nie ma jakby efektywności, nie? On się czysto skaluje z twojego dagera założonego. A, no. Ej, czekaj, a co to za Blade Flury? W ogóle Blade Flurry to był kiedyś skill taki absolutnie topowy, nie? Kiedy mhm. ostatnio graliśmy Blade Wiesz Flurry? kiedy? Przed no. Legionem, bo w Legionie go zbagowali i od wtedy nie naprawili buga. A co, co mu zbugowali? Jest z targetowaniem, jak self-atakujesz. Dlatego wszyscy grają nim tylko i wyłącznie ten General Cry. Okej. Okay. Tu dostajesz po prostu więcej kryć super per stage, to nie jest jakieś niesamowite. Niby okay. 30 Timor, ale na czym byś chciał to grać w teorii? Na koku? Nie zagrasz tego, bo ci trzeba mieć. No, takie dziwne. Greatsword już był. Laceration. Hmm. Rotate tylko raz robi rotate. Laceration okay. to jest typowo pod bleed'a, to trzeba no. wcisnąć to karuzelowi. No, 80 Kurwa, to by trzeba byli. było dosłownie zrobić taką rozpiskę. To trzeba z tym co to trzeba się obudzić jutro rano i porównania tych gemów za sobok siebie, nie? Bo to jest tak annoying, tak sobie czytać to. Więc nie wiem, No to jest To po prostu więcej kryta ma. Bladefall of Impaling to ma 100% szans na impal Ej, Ale zauważycie jak takie właśnie drastyczne są te gemy, nie? W sensie one oh, no. mają bardzo olbrzymie, bardzo konkretne efekty. Ej, Widzicie, nie pierdolą ja tam się tam jest tańcu. impale efekt? Tylko tak, właśnie ale kryt... 150 impale efektu. Ale kryt nie zadaje board, więc... ekstra obrażeń. No tak, mhm. tak, no. Więc hmm, ciekawe. No, to ci bardziej chyba służy, żeby sobie ponabijać impale po prostu na przeciwniku, nie? Żebyś potem czymś mógł te... Ta... No dobra, impale to jest Spare... sobie... jakby... No to będzie duży procent. To może być czterokrotność twoich obrażeń. No, bo to jest sam... jak 400% kryć multi? Nie, to trzeba było policzyć. To już całkiem sporą chyba efektywność ma ten blade Fall, jak na blade fallach. O... ogromny ma efekt na... 10%? A dobra, bo to jest... I to uderza szans. kilka razy, nie? jakby 10 bazowego kryć szansu też ma, niby nie zadaje więcej obrażeń, no ale łatwiej będzie wyskalować te 100%. Jest jeszcze ten Blade, Blade of atrophy. Hmm. Atrophy. Czekaj, co to rob... Co to zmienia? Oh, kurda, wait, what? 20 layerów damage. Na pewno layery damage masz 20, zamiast no. 5. Aha, no. I Redu... co jeszcze? Redu 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 damage bazowy masz regen. dużo mniejszy. I redukuje life ragen. 80%, 80%. Ja life ragen. No. Ale masz bazowy dużo mniejszy. What the fuck is? OOOO! Ale zajebisty Blink Arrow! A to tak, Linka Rowell. tak, klony, które rzucają z zajebista. Tak, to, to już to było. To już, już było. To było, okej. Okay. Tak samo ten drugi masz, Elemental Hit, nie? O tak, tak to już było też było. Samo nerf to może być całkiem szalony. Ja powiem więcej, ja już mam build przygotowany na to. Tak. Garty na początek na pewno będzie dojebane. Kompleks shatter. Trauma jest Monak, W. Mamy dwa Boneshuttery. Do clear'a, jaki zajebisty, nie? 20 more damage per trauma. A nie, nie, chodzi mi dalej, bo to chodzi o ten puls. A, jest 20% more per trauma, to jest w ogóle... Ane. Co? Może tylko 10, ale... Ale możesz dostać traumę tylko pierwszym atakiem na przeciwniku. Okej, okay, i w czasie wszystkie, kiedy masz dyszkę. A masz też 400% increase area of efekt. per... Znaczy, 15 per 0,1 sekundy. Harmless. Czekaj, ile normalnie na level 20 błąd miałbyś Physical Damage per Trauma? Ojej. Nawet nie wiem. Czekaj, w Pobiers zobaczę, bo nie pamiętam. Błąd szaterze? Nie wiem, czy hmm. mi się około 6 wydaje. Błąd of obkarnyc daje też Idea of Effect. Tylko że większy. Okej. Ej, to łatwo to wystać, bo słuchajcie, yy, błąd szatry zwykły, level 20, to jest około 200 Fist damage per trauma, czyli tu jest 2,5 razy więcej, no to tak jakbyś wystał 25 traumastaków, to bardzo mało. Mm. No tak, Chyba, ale... że to more damage aplikowałoby się też do obrażeń, które samemu sobie zadajesz, mm. no to wtedy to już, wtedy to wygląda trochę inaczej. A ten kolejny Bonchator, to widzę, że ma podwójną szansę na podwójne Stun Duration. No i właśnie. I tam, no. A ten Bernie garał, jaki dziwny. What the fuck. O, oh, wow. oh, to jest giga ciekawe. What the fuck? Wow. No to jest zupełnie coś nowego. Ej, to słuchajcie tego. Może będzie jakiś e, transfigurowany RF, którego byś chciał grać na atak buildzie. I wtedy wjeżdżasz takiego transfigurowanego RFA z Burning Arrow of Vigor, co Wy na to. Ale to Burning Arrow wygląda giga mocno. Wygląda no. jak dużo obrażeń. Tylko, że efektywność całą stracił. On, no. on normalnie ma bardzo, bardzo no. wysoką efektywność. Ma najwyższą z Bow Buildów. To jest z Bow no, tu już, tu już chyba nie potrzebujesz efektywności przy. No to, to, to trzeba to... policzyć, nie? Bo ta efektywność wprowadziła te wszystkie wszystkiego wtedy. Jakby to, to jest wszystko do spobowania. No tak. Każdy yy... Karol W końcu Kostik z yeah. Nie wiem, nie czuję tego. Te balisty na Tricksterze, które robili mi, będą teraz grali. Jej. Yeah. Cliff of Rage. Uuu. Ile? Dwa o, Rage pod... za każdy hit w enemy? I ari... me... metry per 300. Rage? 300 na no tak, da cleave, ale to brzmi giga śmiesznie, 300% efektywność. Ale zembrajsowali mima, nie? że jak dodali coś do cleave, to A. musi być zwiększenie radiusa. Fata. Jakby klasyczek. Teraz każdy tak. buff albo każdy na Ragea musi dotyczyć ale radius. to Ale okay. to robi i testy grywalnym, jakby nie patrzeć. Kong Puff jest całkiem dobry. A Cold Snap? Że power charge jest używany? No, nakrycie. Dostajesz, Dostajesz power charge. Dostajesz power charge na krycie. Dalej masz cool, chociaż jest. Ale nie. No, nie no, masz, wbijasz sobie ten cool down. Cold snapem. Właśnie, wtedy możesz nawet tak, cały tak. czas Cold snapa bez cooldownu, nie? W theory tak jeżeli... no. Concentrate path of an... O, kolejny Contagion. More obrażeń i more area per Endurance Search. Hm. Ej, czym super. się różni Contagion of Subsiding? Na pewno Base Damage'em, o w chuj. Base Radius'em O i Spreads when affected enemy is hit, a drugi masz when enemy die Spray, A czekaj, że hit? nie spreduje chyba już tego, a, no. essence Jeden nie spreduje tego od razu a a drugi tego Jeden spreduje od razu jak hit niego a drugi spreduje jak zabije dopiero Boże, ten co przy hitie to jest przecież powalone Czy tam jakiś kulno? To nie ma hmm. cooldownu żadnego. No nie, no, kontagent nie ma. Przecież przy Molten Strajku to będzie wyglądało, jakbyś na jakimś ton robił. Jakbyś go obrysował na fioletowo. Jakbyś go na poison plus Plus 20 maximum efektów shock. Wow. E? No, na crackling glance nie, of nie, 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 i jestem bardzo. Kamerka zasłania? Sorry. Zdziwiony, co to kurwa jest. Ma explode do niego? Znaczy to Czy, było. Ale to nie jest czasem alt quality, który było, teraz to jest jako Transfigurated Game? Czy on cremation of Exhuming. firing projectors. To jest dziwne jakieś. No właśnie o to mi Ty, ten no. Cremation of exhuming to nie jest trochę jak Vulkan z Poe 2? Że stawiasz jeden wulkan po prostu i on napieprza? No tak, no ale to takie... Nie Fires projectile every one second, to jest taki. Dźwięk. Ale eksploduje przez, z wokami na koło hmm. za każdy Project. gdy wystrzyguje projectile'ami? Ja mam wrażenie, że by o dwóch różnych demach mówić. O tym samym, o cremation of x Nie, Dobra, bo ten wulkan... Nie, cremation of the volcano jest tuż obok, który faktycznie jest w wulkanie, ale to inaczej. To nie, to mi chodziło o cremation of the exhuming, gdzie on bardziej to wulkan, ten wulkan, tych możesz myśla... mieć? What the fuck? Arf co to jest? co sekundy, nie? Tak, no. Ale w też. I musisz mu duration wydłużyć przynajmniej do 3 sekund. Żeby miał 3 tiki no, ProjektileOn. Więc... Chyba, że od razu. Hmm? No tak. No. Ej, mam nadzieję, że one będą dobre. Chciałbym, żeby Cremation wróciło do łask. Czy wtedy Cremation. Czy Cremation działa normalnie z nimi? Sam, że to wszystko wraca później? Jak Cremation ja działa wiem. z. No, Turing projectiles. Hmm. Bo teoretycznie są tam są takie same projekty, jak Molten Strike, nie? Wow. Ej, teraz się zorientowałem, że Cremation od Volcano nawet nie wymaga ciał. Rzeczywiście. No. I faktycznie! O kurwa! O! To to jest no. Ciekawe. Big difference. O! To jest huge! Ale nie zadaje znowu procentowego damage'u ten. Ale no, to zajebiste. Tak czy siak. O, co jest z tym cyklonem? Teraz to dostajesz... Cyklon, który ma Added... Added fees. O, rzeczywiście, co tu się wydarzyło? Jo. Yep. Ale nie wiem, czy widziałeś, tracisz Movement Speed, ale dostajesz Radius Agnes. za Stage'a. Cyclone of Tumult. Masz 25% more attack speed per Stage? Słucha? To jest huge jeszcze masz 10% Ari, im więcej masz melee no, ten cykl Ten cyklon nie jest zły. Ten cyklon to jest chyba taki trochę powrót do Legionu powoli. No tak, to... fakt, że ten movement speed to jest duży downside, ale upside y też są ogromne. More attack speed. Miłośnicy ale... cyklona, zacierać ją rączki. Podczas cyklona jest hmm. jedna rzecz, którą możesz robić można zawsze się cold blinknąć. I nie prze to ci nie przerywa stage, nie? W sensie, nie się poruszać w ten sposób, nawet po mapie w jakiś sposób. Dziw... To jest totalnie dziwne. O, jest detonated momenty... chain reaction. Momencik jeszcze tylko, czy to się nie łączy czasem z pasywką u... Hmm... że cannot be slow below tam normalny O, Powinno, z juggernautem. Z juggernautem i z, z... kaumami, z... Z butami. I z, z czarmami. To może być giga silne, Afryka. jeżeli to działa w ten sposób. A powinno tak działać. 8%. Okej, okay. właśnie wiecie, porównuję no. Detonate Dead of Chain Reaction do zwykłego GEMA i tego demedza faktycznie jest dużo, dużo mniej. Mm. Pamiętaj, że ma ten taki Detonate Dead ma 10 razy więcej demedza niż na przykład Full Nastakowany Divine Air. No, no tego demedza niby jest. Tak o połowę mniej, ale z też duży, z drugiej strony no. ma chaina, no co jest huge potencjalnie. I teraz pytanie. Yy, yy, czekaj jakieś detale. No jest chain 8 eksplozji. Wydaje mi się, że no takiego czyszczenia ultimatum to może być potencjalnie właśnie huge. Wydaje mi się, że nie będziesz tego używał early, jak nie będziesz miał dobrego damage'u, ale jak potem będziesz miał względnie dobry damage, to sobie takie coś. Ty, właśnie. Się... Jak to jest w metrach? Ile jaki to jest Radius 2-6 metra? 26 Radiusa. To jest bardzo dużo base'owego Radiusa. To jest Okej. Okay. No to zajebiste to będzie na ultimatum przecież. To przy 100% przy 100% ARI to jest bodajże 36 albo 34 to cujarze? To mm -hmm. jest kilka. No kilka czapów tutaj nagrodzało tak było. Ale 36 to jest naprawdę duża ARIA. Chyba wybuchu, Honk. Znaczy no, tak. Racja. Jest możecie się wypowiedzieć, ja nigdy tym nie grałem. To nie jest po prostu wrzucony ten enchant na niego, po prostu? Nie, to jest ciekawe. O czym mówicie teraz? On nie ma dodatkowych obrażeń. On nie ma cooldownu. Nie ma cooldownu, to po pierwsze. Mam bardzo długi cast time. 0.85. To jest ogromny cast time w ogóle. No to, nie, dobra, to dobra, tak dobra, dobra, nie, Rzeczywiście, tak zacząłem patrzeć, ale tak na liczbę spojrzałem, nie? Ale... Aria, kurde. No te mniejsze obrażenia chyba, mniejszy nieco radius, ale nie ma cooldownu, nie? To jest cała zabawa. To on kiedyś był taki jewel zresztą do Discharge'a, który właśnie mm -hmm. wyłączał cooldown, ale zmniejszał Aria i obrażenia. No, ale to, to jest powrót kog Discharge'a, totalnie. Jak najbardziej. To czekaj, co tu zmienili względem zwykłego? Że nie no, masz no. cooldownów. Okej. Okay. To, to jest ten Jewel, Ktoś pisał na, na czasie. Tak, tak, no. to, to ten Jewel, co był wcześniej. O, jest nawet Divine Ire. Hmm. Jedno z tych Divine Ire było, drugie nie było chyba. Nie było disintegration, tak mi się wydaje. I on laserem bije po 200% more per stage. Tak, no. Jest tylko tylko malaser. On nie ten... ma tych kurwa. Łatowania nie ma, no. Aha! Okej, okay. a ten pierwszy bije 14 NRB enemies w trakcie zdobywania stageów. To wydaje mi się, że będzie klanki do grania, ale żeś dematch będzie wysiągał single targetowy. I jeżeli będziesz miał duży cast speed, to potencjalnie totem będą są bardzo silna. Tylko będziesz No, totemy, robić... no, to bo nie będziesz miał takiego problemu z AOE w sumie. I nie będziesz musiał stać rzeczywiście w miejscu, żeby to kastować. No, no. Ale to no, jest ten no, problem, to... że one muszą dożyć do tego momentu, chociaż no. one jak zginą to i tak wypuszczą tyle naładowały, no. ale trzeba będzie dużo w kaspi inwestować. To zagrałbym czymś takim, takie totemy, które nagwalają popieprzoną kamehamehą. No, to jest no. 2000 obrażeń na 10 stajdach. Opieprzone. O, jest jeszcze jeden. Of disintegration. To my o tym cały czas gadaliśmy. Piotrek, This ten pierwszy amazing. bił 14, jak się ładował, a ten drugi bije swoim bimem. Tak. Dominik, so, blow of inspiration. Ja nie czytałem. Słuchałem. Ale coś mi nie pasowało, jak mówi 200%, więc mówiłem, że pewnie Wam się przejęzyczyło, bo ja tu widzę 100%. To, to są o, to takie o... dziwne, że ten, że skill damage to jest tylko ta linia, z tego co widzę, jest mniej Sentineli, ale masz ten, że Increases and Reductions to million damage also apply to this skill damage. Czyli jakieś takie dziwne hybrydy, że ty będziesz bił tym skillem fizycznym. Ok. 250% value. Double strike of Impaling, on już był pokazany, ale według mnie to jest jeden z fajniejszych, kurde, rzeczy, jaką prowadzić ostatnio. Tylko to dalej jest Double strike, nie? Ale on brzmi nieco ciekawie. co momentum? Uh, double strike 40 który reflektuje 400. kiedyś. Ty, jak kiedyś się robiło. No tak, no reflektujesz Impala, to zajebiste. Masz Aue na Double strikeu. No tak, masz eksplodował po prostu Double Strike no. po killu. To jest zajebiste, to jest do to jest cudowne, a to jest dalej Double Strike, który jest giga nieprzyjemny. Jest totalnie mele Takim najbardziej male jak się da. No, ale jak z fantazmami będziesz grał, które będą super działać na pewno oh, z na Warlocka. Pewno. <grych> no i momentum, który dostaje 14% more attack speeda per each stage. 10 stage. Na 10 stage's. Czyli 140% more attack speeda. <gryzanie> to w ogóle jakaś na wartość. Super ciekawe. Fajne są te gry, Podobają mi się. No. oprócz Chaos i Caro, Pojzant Który wam się najbardziej podoba na razie konceptualnie? Blade Blast. No, ja to chciałem zagrać Discharge'em w tej lidze. Więc... Blade Blast i Vulkan. Dwa zdecydowanie. Jestem bardzo ciekawy tego arka, bo jako, że jest to tutaj Ignite Arkiem, no to. Ciekawe, co tam się wydarzyło. No tak. No. Ale z takich ciekawych to Discharge też dla mnie brzmi fajnie, bo to jest powrót trochę Cock Discharge, którego bardzo lubiłem. Ale to nie jest dosłownie wbudowany ten GEM? zmienia się co, cokolwiek od tego GEMA, który był tego Unique GEMA? On też miał cooldown, tylko mniejszy. To 50 chyba milisekund, czy coś takiego. A tu nie masz w ogóle cooldownu, więc masz cooldown hmm. skoka. Przynajmniej tak pamiętam, nie? No i ten cyklon się też zapowiada śmieszne. Jeżeli działa... Z... Tak, jeżeli z... możesz z skontrolować ten movement speed yy, za pomocą Jugga albo innych tamów, które ten, to brzmi kika popierdolenie. bym przybył ciekawi Blade Blast, bo nikt kurwa nie używa daggerów prawie w grze, więc to brzmi fun as fuck. Jaki jest najlepszy dagger w grze taki do tego? To był ten, co duża kaczka robiła build na tym. Duża kata. na V, v. Vulcanus, Vulkanus, Vulkanus, Vulkanus. no. I to, do, to z wulkanusem, gdzie wulkanus ma bardzo duże obrażenia, flatowe. I jeszcze do tego podpiąć ten Inquisitor. No. Jestem o co chodzi z tym Blade Fury, bo trochę tutaj nic nie jest. narzędowe, no, no, to jest sam Crit, no, to whatever. No i ten wulkan bez ciał. To może być fan. Bo to było zawsze takie klanki, że akurat rzucałeś ciało i ten wulkan wychodzi on jeszcze po jakimś czasie wychodzi. Tak na pierwsze rzut, oka to oba te kremacje wyglądają fajnie. A pierwsza nie wiem. Wydaje mi się, że za rzadko. Przez to, że masz tylko jeden wulkan, to mam wrażenie, że jak sobie źle to rzucisz, to będziesz taki miał ogromny fizzbad. Pytanie, jak to działa na przykład, jakbyś miał to podłączone do Spellslingera i miałbyś, grałbyś to na saboterze? miałbyś dwa trigger boty, czy one nie stworzą dwóch? Okej. Okay. Jakby dużo interakcji, które są pomiędzy Ascendence i można to jakoś wykorzystać. Ale to jest w ogóle coś, co ja bym chętnie zobaczył na Walskilu, że na Killu na przykład stawiałbyś taki wielki wulkan który Tam. mega na pieprza trochę Tego jak e, <laughs> Model powstaje, powstaje, musi się po nim spinać. Graliście tym e, Został do Mordoru. Runemasterem tak? w Zapochu. Nie. Kurde. Tam Co jest opowiadaj. taki skill właśnie. I tak jest właśnie taki skill Hydrahedron, e, który sobie e, jest takim trochę turecikiem e, w tym stylu mniej więcej, e, że sobie go stawiasz e, jak przy odpowiedniej kombinacji, tam umiejętności, i jak trochę jak taki wielki wulkan stoi, i po prostu strzela bardzo szybko z siebie. Tak bym sobie wyobrażał to mniej więcej. Okej. Okay. Ja myślę, że temat w ogóle chemów żeśmy lekko wyczerpali. Ta. I ja myślę do ostatniego punktu, i to jest POE2. I tutaj są bardzo różne chyba nasze doznania. Ja przynajmniej przedstawię swoje, bo mi się na przykład ten gameplay nie podobał. Nie chodzi mi o prędkość rozgrywki, bo to jest showcase. Gra może zupełnie inaczej wyglądać w endgame'ie, a może nie będzie inaczej wyglądać. Nie wiemy tego, ale sam motyw strzelania jak z pistoletu z łuku i te dźwięki i ten shotgun były dla mnie po prostu dziwne. I już za granatami. No ja ci powiem, że ja trochę rozumiem, że to takie jest zaburzenie tożsamości gry. Przez to, że nagle masz shotguna i ponownie snajperkę, jeszcze granatnik sobie podczas I wyrzutnie rakiet. Nie? I wyrzutnie rakiet. No, Ja bardziej chyba podchodzę do tego z perspektywy mechanicznej. Jakoś tak mi całkowicie jakby nie przeszkadzał ten motyw, że faktycznie jest zaburzona ta tożsamość takiej, wiecie, gry starszych czasach, a to nagle now bardziej nowoczesna broń. Znaczy chyba ja, się tym... po prostu, ja się chyba właśnie po prostu bardziej cieszyłem tym, że masz te różne interakcje między tymi na przykład granatami i tak dalej, że teraz to będziesz musiał tak wyczuć, wycelować wręcz, żeby ładnie trafić, wiesz, tam wytajmingować przeciwników, czy właśnie przygotować jakąś pułapkę na większe grupy mobów. To akurat mi się bardzo podobało. Jakoś akurat nie miałem większego problemu z tym, że Moja kusza ma granatnik, nie? Na przykład. No, to jest jeden mądry przykład. Ja mam wrażenie, że ludzie, na przykład ty też widzam, przesadzają z tym zaburzeniem jakby koncepcji, no bo w POE nie jest jakimś średniowieczem, jakby tutaj mamy zaawansowane konstrukty. Mamy jakieś e, rzeczy typu syntezis, gdzie jest, zdaje się, mega zaawansowana technologia. W hejście mamy wiele nawiązania, wiele nawiązań do jakichś materiałów wybuchowych, do e, broni mam. palnej. Mamy. E, m, kurde. To no fizycznie mamy wybuchy takie, że. No, tak, mamy materiały tak. wybuchowe, nie? To no tak, naprawdę. Znaczy, tak. to nie chodzi mi. Hm. Nawet dźwięki były takie, jakbym strzelał z pistoletu drogę. Ja miałem taki feeling po prostu, nie? Ja nie. jestem ciekaw, koń to lorowo, jakby. Jestem w stanie sobie to wytłumaczyć też lorowo. Dlaczego tak jest? Bo to może być tak walu gdzieś tam, bo oni byli dużo bardziej zaawansowani. Mieli automatyczne drzwi, których teraz nie mamy, chociażby. <laughs> Przypominam tylko. Ale nie wiem, jakoś tak dziwnie mi się to oglądało i też ja nie dawałem specjalnie swojego feedbacku podczas oglądania, żeby nie zaburzać od czatu. Ale czat reagował bardzo podobnie. Ja w ogóle miałem wrażenie, oglądając ten cały gameplay, że nie do końca oglądam Grecha Kenslarz. Bo właśnie ten cały motyw, wiesz, celowaniem to za róg wychodzi, właśnie granaty zrzucał gdzieś tam w góry. Mi to bardziej przypominało takiego właśnie, nie wiem, jak się ten to taki shooter po prostu z, z Alien Shooter to się no. nazywało bo, bo tak typ kier dzieci po prostu mobki hordowały i to musieli się bronić tak, się czy... ludzie nawiązywali dosłownie Alien Shooter tak gra się nazywa mhm, okay. tak to gramy dzieciństwo tak no to właśnie ten gatunek jakby gier ale właśnie Alien Shooter no i to jest strasznie ciekawe bo oglądając właśnie pojedynki walkę mele czy walkę jako jakiś caster to przypomina to strasznie Soulsy a tutaj przypomina to zupełnie inny gatunek gry. Jakieś po prostu nie wiem, jakoś ja, mnie chyba to mechanicznie cieszy, że obserwując jedną grę, jestem w stanie mieć kilka odczuć z różnych gatunków. I przy okazji, no, też same te mechaniczne, jakby zachowania tej postaci, skillów, no to też mi się podobają, lubię te interakcje bardzo. Kur, ja mam dosłownie to samo, co ty że ja z fest się ucieszyłem i to był dla mnie taki moment hajpu, że ej, oni mówią, że chcą sprawić, aby gameplay każdą tam postacią, każdym typem broni był inny. I właśnie udowadniają, że serio tak będzie, bo jak to oglądam, to czuję, że to jest kompletnie coś nowego, nie? Tak, no. Nie jest tak, że wiesz, kusza jest po prostu wolniejsza o 0,1 atak speedu i tyle się tym różni, nie? Sam no to ja myślałem, to, że, że tutaj... tak będzie, że kusza no, że wiesz, jest po masz kuj... łuk. na, na łuku masz yy, łuk, a przeważnie w grach masz... Yy, tak by bełty i, i, i strzały, nie? A tutaj mm -hmm. jednak coś zupełnie nowego. Bo ten gameplay też bardzo przypominał Wal Helsinga w ogóle. Nie wiem, czy graliście kiedyś w Helsinga? To jest taki hack'n'slash mm -hmm. właśnie. My, Darek, nie wspólnie dałem, graliśmy. Chwilkę, tak, no, tam ale Helsing, Viktor Bran nie. chyba trochę też podobne klimaty są. Bo my, Darek, to chyba w Kopie na Walhelsinga, Helsinga, nie? W którymś momencie. Tam, też tam ogrywaliśmy, no. Ale no właśnie to był taki, taki feeling Val ale w Anhelsingu też miał właśnie łączenie magii i broni no tak, palnej. Tak, tak. no, no ale fakt, że jakoś nie pomyślałem właśnie o tym, że faktycznie w poemy mamy dużo takich nawet bardziej jeszcze zaawansowanych broni niż automatyczna kusza. O, no. No. Powiedzieli, że takich fizycznie palnych nie chcą, ale no to bo, tak by zrobili to, że najbardziej jak można to powiedzmy przypomina, nie? Fakt mm. faktem, że były takie bronie, były takie kusze automatyczne takie repitery kiedyś, nie? To nie jest tak, że to jest też jakaś abstrakcja w sumie. No ja to w grze mogę sobie wszystko wymyśleć. No tak. Ja ja nie patrzył, nie to... Co by to, to nie Ale no mi też się podobało. Mi się te kombosy tak w chuj podobały, bo to mi przypomina bardziej właśnie kombat takiego Lost Arka niż. Mhm. Ale no tak jak Pidżon też mówił na początku, to może być totalne 180, jeżeli chodzi o późniejsze akty. Piotrek, zbieraj walgemy ty mądziolę. Wiem, jest vendor recipe, ale ja tak. tą postać i tak usuwam po podcaście, więc nie zdążę. E, tak, Cie... właśnie, jak sobie jeszcze rozmawiamy o tych broniach palnych i tak dalej, ja się zastanawiam, jak będzie wyglądał, czy jakoś inaczej będzie wyglądał gameplay w PoE2, na przykład strap czy min. No bo jednak to będą też zupełnie inne bronie, jakby, nie? Będziemy mieli typ item, nie? broni, Tak, ty broni, trapy albo miny. I no jestem ciekaw, czy to też będzie po prostu, że sobie wybieramy gema i wtedy zamienia się każdy gem w trap i po prostu nim rzucamy, a majne stawiamy pod siebie? Czy to będzie jakoś inaczej zupełnie rozwiązane? No ale to takie G gdybanie. Ciekawe. Ciekawe. A w sumie tak, ktoś rzucił na czacie, że w sumie w trzecim akcie mam normalnie winne, co sobie do minuł zwierzę wieża. No <noise> to, to prawda! Ale ona jest w ogóle, nie wiem, czy ona nie jest zasilana. Nie, z elektrycznością normalnie, bo błyskawicami no, strzelają. Tak, no, Roderwie do Minus tam Wi-Fi łapie z góry. I... Kanał Lora wleciał. Na, na kanał leciał Lori. Ja tam o to opowiadam w sumie. Zapomniałem w ogóle, że rzeczywiście są windy w tej grze. <tyska> elektryczne. Dobra, ja myślę, że tu nie ma co więcej rozmawiać w sumie. Godzina czterdzieści tam pykła. O, ja mam pytanie. Co panowie? Myślicie, że fajna liga wyszła? Ja szczerze byłem tak by tak byłem nastawiony, że mówię a no, pewnie dadzą większą trochę ligę, to nie zmienią mety i byłem tak bardzo sceptycznie nastawiony, a powiem Ci, że chyba najfajniejsze patch notes od no, lat. Czy to nie no? jest trochę tak, że dostaliśmy klasyczne GGG, czyli ligę temu dostaliśmy zero patch to teraz dostaliśmy tyle, że szło się po prostu obsrać? No tak, ale patrz, że bardzo dawno nie dostaliśmy takich no nie, opań, nie, nie. Nie, oczywiście, może tutaj że tak. dobra, bossów nie dostaliśmy, dostaliśmy jakiegoś takiego mini bosa trochę bardziej. No ale powiedzmy tak, by jest tu wszystko. Jest mapping i jest faktyczny meta shift, i jest shift w ogóle całej gry. Ale tak, że, że tego nie hypowali w ogóle. Tak, no, tak, kurde, no no, tak. Aż dziwne. Powiem, ja trochę też tak miałem, że No i ja się na przykład ostatnio wciągnąłem w World of Warcraft Classic Hardcore. Do I do, do tego stopnia się wciągnąłem, że tak? Miałem, a szkoda mi będzie przestać grać teraz, jak wyjdzie, bo tak się wciągnąłem. Ale jak to zobaczyłem, to w ogóle porzuciłem myślenie o całych wszystkich innych grach. To co jest najlepsze? My graliśmy z Darkiem w taką bardzo niszczą gierkę we dwóch, w którą gra dosłownie tysiąc osób, gdzie masz perma DF i bardzo jest skomplikowana matematycznie. To jest w ogóle survival. I jak Dorek mi powiedział, ty wiesz, że są dwa tygodnie do ligi, to w tym momencie mówię, okej, okay, dzięki Darek, już nie chcę mi się w nic grać. To było, to było lepiej, bo to były trzy tygodnie do ligi tak naprawdę. I ja dostałem taki, taki strzał, jakby, że zaraz zaczyna się liga, że z dnia na dzień, gdzie byłem mega. Ja wstawałem przed pracą jeszcze siedem na chwilę, że coś tam zrobić. No i dostałem taki strzał, że przestałem tu grać. Momentalnie. Oh no. I bo właśnie dzięki Darek, dzięki. Super Super jest. No i produktywny się zrobiłeś bardziej. To prawda. No tak, to jest koniec. Jeżeli ktoś to do tego momentu, to napisze. Hm. To jest koniec? Poet 2 uratuje wszystko. Nie wiem. Cokolwiek. Hmm. To jest koniec, Piotrek, Piotrek. Piotrek, ty jesteś bardzo kreatywny. Jak to jest koniec, to napiszcie tak, będę miał udział w cmentarzysku. Samo cmentarzysko ono. ich napiszą. Samo cmentarzysko, to jest bardzo dobry pomysł. Cmentarzysko. Niech chcę pisząć cmentarzysko, to będzie idealne. I tak. To był szejka, ze był Piotr Maciejczak. Kłaniam się. Dedras. Narka, narka. Oraz Owi. razie Ja jestem Pijam i dziękuję za oglądanie. Podajcie na kanały chłopak. Nara. O, Hello. Cześć.